Instytut Pamięć i Tożsamość imienia świętego Jana Pawła II oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zapraszają. Niepodległość cyfrowa. Jest to pierwszy w pełni polski produkt na rynku dronów. Jest stworzony do monitoringu, czyli do obserwacji. Czas jego lotu jest 50 minut, wyposażony jest w kamerę HD z 30-krotnym zoomem. Lata od minus 15 do plus 40, znaczy nawet do plus 50 stopni. Może to latać w deszczu, jak i również w śniegu. Dzisiaj zainicjowaliśmy powstanie klastra elektromobilności, który nazywa się InnoEcar, którego celem jest zbudowanie technologii, które pozwolą na zbudowanie i powstanie polskiego samochodu elektrycznego.
Ta historia jest prawdziwa. Był sobie syn obeznany w technologii, który żył daleko od swojej mamy. Jego dzieci tęskniły za babcią i chciały porozmawiać z nią online. Jednak ona nie znała się za bardzo na komputerach, więc z mnóstwem cierpliwości kochający syn nauczył ją korzystać z laptopa zdalnie. Był jej oddanym trenerem i pomocą techniczną w jednym. Wkrótce jego mama prowadziła wideokonferencje z wnukami. Wymieniała maile z przyjaciółmi i robiła zakupy online. Tak powstało iMe. Twoja prywatna pomoc techniczna. iMe to twój przyjaciel, przewodnik i własny informatyk. Dostępny, żeby ci pomóc o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Twój komputer zwolnił? Twoje dane są zagrożone? Twój laptop znowu złapał wirusa? Czy tylko potrzebujesz pomocy z ustawieniem obsługi chmury? Pozwól iMe przyjść ci z pomocą w trzech prostych krokach. Kup zdrabkę iMe albo wejdź na stronę www.imeworldwide.com. Zadzwoń bezpośrednio do inżyniera iMe albo połącz się z nim przez stronę internetową. Pozwól nam działać. Możesz patrzeć, jak inżynier rozwiązuje twój problem przez współdzielony ekran, albo skorzystać z jego wskazówek i rozwiązać problem samemu. Możesz nawet odejść od komputera i zostawić wszystko nam. Oszczędzaj czas, korzystaj z życia i wykorzystuj w pełni swoje urządzenia. To, co było na początku prezentem syna dla mamy, jest teraz międzynarodową siecią oddanych inżynierów w twoim zasięgu. Odwiedź imeworldwide.com i wejdź do naszego świata dzisiaj. Tysiące ludzi zebrało się w Warszawie, protestując przeciwko podpisaniu traktatu zmieniającego prawo dotyczące własności intelektualnej w internecie. Nie muszę wiedzieć, co robisz, kiedy nikt nie patrzy. Nie chcę wiedzieć, jakimi informacjami się dzielisz, ani z kim to robisz. Nie obchodzi mnie to. To nie moja sprawa. Jeżeli masz coś do ukrycia, to może po prostu nie powinieneś tego robić. Kiedykolwiek ktoś mi mówi, że nie przejmuje się inwazją na prywatność w internecie, bo nie zrobił nic złego, bo nie ma nic do ukrycia, składam mu prostą propozycję. Daję mu mojego maila i mówię: wyzywam cię, byś wysłał mi twoje hasła do wszystkich kont, jakie posiadasz. Nie zrobiłeś nic złego, nie masz niczego do ukrycia, nie jesteś złą osobą. Dlaczego miałbyś mieć jakiekolwiek sekrety? Nikt nie podjął tego wyzwania. Mówiono nam, że to jest normalne, że ktoś może mieć dostęp do naszych prywatnych informacji, korespondencji i danych. Ale to nieprawda. Nie musimy oddawać naszej prywatności. Powinniśmy walczyć o wolność. Powinniśmy walczyć o naszą ochronę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam Państwa na pierwszej z cyklu konferencji dotyczących niepodległości cyfrowej pod tytułem Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu. Kiedy po raz pierwszy pojawiły się informacje na temat tej konferencji, kilka osób pytało, dlaczego tego typu konferencja jest organizowana przez Instytut Pamięć i Tożsamość im. Świętego Jana Pawła II i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szanowni Państwo, odpowiedź może być tylko jedna. To dewiza ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, którego bardzo serdecznie witam. Dewiza Alleluja i do przodu spowodowała, że już 27 lat temu zaczął realizować swoje pomysły i zaczął je realizować. I tak 27 lat temu powstał pierwszy swoisty startup interaktywny, bo Radio Maryja, a później po kilku latach Telewizja Trwam, otworzyła na naszym rynku audycję, których wcześniej nie było, audycje, kiedy każdy mógł się dodzwonić, kiedy każdy mógł zadać pytania. I jak szybko policzyliśmy,
tych audycji ze wszystkich dziedzin życia, z dziedzin gospodarczych, naukowych, było już, drogi ojcze, ponad 30 tysięcy godzin. Szanowni Państwo, warto także dzisiaj przypomnieć, że to także Radio Maryja i Telewizja Trwam bardzo mocno wpłynęła na nasz rozwój cyfrowy. Już dzisiaj zapomnieliśmy, jak to dzięki słuchaczom Radia Maryja w Polsce zaczęły masowo być montowane anteny satelitarne. Ale także to dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam w Polsce zaistniała swoista rewolucja cyfrowa i chyba Polacy są jedynym narodem w Europie czy na świecie, którzy mają taką wiedzę na temat tego, co to jest multiplex. I dzięki Telewizji Trwam udało się bardzo szybko wprowadzić telewizję naziemną już dzisiaj w każdym polskim domu. I to jest właśnie ten swoisty sukces i ten swoisty startup. Dzisiaj zaprezentowaliśmy tylko kilka możliwych ze względów czasowych rozwiązań polskich naukowców, Polaków, którzy pracowali, aby nasza myśl technologiczna podbiła świat, czy żeby mogła podbijać. I mam nadzieję, że to właśnie polskie produkty, polska myśl technologiczna będzie w pierwszej kolejności wybierana i realizowana w naszym życiu. I z taką nadzieją chciałem bardzo serdecznie powitać na naszej sali pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka. Ministra Inwestycji i Rozwoju pana Jerzego Kwiecińskiego. Ministra szefa gabinetu politycznego, prezesa Rady Ministrów, pana posła Marka Suskiego. Ministra i rzecznika rządu, panią Joannę Kopcińską. Witam także serdecznie pana ministra Macieja Małeckiego i Kazimierza Koraleskiego. Szanowni Państwo, witam wszystkich parlamentarzystów, wszystkich prezesów dużych firm, wszystkie osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, które dzisiaj startują na tym rynku. Ale chciałbym jeszcze bardzo serdecznie podziękować naszym partnerom. Chciałbym podziękować PKO BP i obecnemu wśród nas prezesowi Zbigniewowi Jagielle. Chciałbym podziękować firmie PKN Orlen. Chciałbym podziękować Jastrzębskiej Spółce Węglowej i obecnemu wśród nas prezesowi Danielowi Ozonowi. I bardzo serdecznie chciałem podziękować Polskiej Grupie Zbrojeniowej za pomoc w realizacji tej konferencji. Witam także gospodarzy miejsca, pana wojewody Mikołaja Bogdanowicza i prezydenta miasta Torunia Michała Zaleskiego. A na koniec bardzo chciałbym podziękować całemu środowisku Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej za tą ciężką pracę, żeby ta konferencja mogła mieć miejsce na czele z rektorem ojcem Zdzisławem Klawką. I wszystkim pracownikom Fundacji Lux Veritatis z nieocenioną panią dyrektor Lidią Kochanowicz, bez której tej konferencji też by nie było. Szanowni Państwo, proszę o zabranie głosu gospodarza, ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. No cóż, jeszcze pan prezes nie przywitał wszystkich takich bardzo cennych gości, to widzę. A nie, proszę wybaczyć, nie będę mówił nazwisk, bo żebym kogoś nie pominął, dobrze? Ale znane postacie zobaczymy później też w wystąpieniach
Dziękujemy Państwu przede wszystkim za to, co robicie dla ludzi, dla Polski. Jesteśmy w miejscu, w którym jest są dewizą słowa Fides Ratio et Patria. Wiara, rozum, ojczyzna. Myślę, że to jest bardzo aktualne i to się nie zdewaluowało. I tak sobie wyobrażam, tak myślę, przy politykach, przepraszam, że to powiem, ale bez Fides niczego nie będzie. To jest... Bez Fides giną nie tylko poszczególni ludzie, ale i narody, cywilizacje. Dlatego też dziękujemy Wam, że Wy też kierujecie się wiarą. Wiara, rozum i ojczyzna. Jan Paweł II powiedział, to są tak piękne słowa, często sobie tak medytuję. Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których unosi się człowiek ku kontemplacji prawdy. Te dwa skrzydła. Mądremu dość. No i ojczyzna. To wypływa z prawdy, ojczyzna. Z tej kontemplacji prawdy. Człowiek, bo człowiek jest drogą Kościoła. O zbawienie człowieka chodzi, o budowanie Królestwa Bożego przez człowieka i dla człowieka. Budujemy tu na ziemi, tak przygotowujemy się do tego Królestwa w niebie. Królestwo prawdy, sprawiedliwości, miłości, pokoju, radości w Duchu Świętym. To wszystko jest razem. I proszę Państwa, tu wychodzi też Fides, wychodzi też pamięć i tożsamość. Nie ma przyszłości bez przeszłości. I ta tożsamość nasza, która chyba uwiera niektórych. Dlatego jeszcze raz bardzo, myślę, że dziękujemy wszyscy za to, że Panu Bogu najpierw, sobie nawzajem, że to rozumiemy i tym, którzy są wyżej w tej drabinie społecznej i odpowiedzialni są za nasz naród, dziękujemy za to, że dbacie też o naszą tożsamość. Że nie, i obyście nie pozwolili nam się rozmyć, niezależnie od tego, jakie będą uderzenia. Ale co nas nie zabije, to nas wzmocni. I alleluja i do przodu. I dlatego robimy też, proszę Państwa, to, bo to wszystko jest dla człowieka. Ktoś się może zdziwić. Dla człowieka. Właśnie z Fides wypływa to wszystko. Z racji wypływa to wszystko. Także. I tutaj tacy są kształtowani też ludzie młodzi. I dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają w tym. Proszę Państwa, niezależnie od tego, co słyszycie w TVN-ach, w Polsatach, w gazecie jedynie słusznej, tak, czytacie może, no to nas dotyka tak czy inaczej. Nawet gdybyśmy nie czytali, to inni czytają i wpływają na nas. O nas to raczej radzę sprawdzić. To tak samo jak są atakowani. Zobaczcie, w Polsce są atakowani szczególnie ludzie wiary, którzy tą wiarę kształtują, tak? Tacy odważni ludzie wiary i ci, którzy kochają ojczyznę. No ale to jest dobry znak. Jakby nas chwalił diabeł, to byłoby bardzo źle. Tak, także dziękujemy jeszcze raz i panie premierze, jeżeli to pewno, jak to powiem, to znowuż TVN będzie, ale wszystko wszystkim, ale jeden minus, tego mogę skrytykować pana na sam początek. I tu są, słuchajcie, rządzi w Polsce, a tyle mrozu jest. No, Bóg zapłać serdecznie. Bóg zapłać. Ojcze, bo to jest teraz okres wybicia wszystkich bakterii i wirusów, dlatego jest ten moment, kiedy ten mróz trochę musi właśnie przytrzymać. Szanowni Państwo, oczywiście nie
przywitałem panelistów, którzy dzisiaj będą z Państwem rozmawiać, z przewodniczącym Sejmowej Komisji do Spraw Cyfryzacji Dominikiem Tarczyńskim na czele. Panem Pawłem Borysem, prezesem Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Panie prezesie, dziękujemy za pomoc. Prezesem Poczty Polskiej, panem Przemysławem Sypniewskim. I prezesem Polskiego Cukru, panem Henrykiem Wnorowskim. Szanowni Państwo, a teraz proszę o zabranie głosu pana premiera Mateusza Morawieckiego. Panie premierze, prosimy. Na początek muszę powiedzieć, że mamy większość parlamentarną, więc zaraz, nie wiem, w poniedziałek czy wtorek uchwalimy zmianę pogody, zmniejszenie tych mrozów. Ile stopni Celsjusza ma być tak za tydzień mniej więcej? 25. No to jest wyzwanie duże, ale z nie takimi sprawami sobie poradziliśmy, także myślę, że i temu damy radę. Szanowny ojcze dyrektorze, państwo ministrowie, państwo parlamentarzyści i wszyscy szanowni goście tej konferencji oraz oczywiście organizatorzy i gospodarze. Jak powstają silne narody, silne państwa? Takie pytanie przyszło mi do głowy, jak myślałem sobie o tym, co miałbym powiedzieć w temacie tej konferencji, o startupach, o czempionach, od startupów do czempionów, przez małe, przez średnie firmy. Jak powstają, z czego przede wszystkim one się rodzą? No prześledźmy ostatnie, powiedzmy, 80 lat, bo tu najlepiej widać było kraje, państwa, które jeszcze 30-40 lat temu były nawet biedniejsze niż my wtedy, czyli my w PRL-u, a bogaci wtedy nie byliśmy, jak i teraz nie jesteśmy, cały czas jesteśmy krajem na dorobku. Jak na przykład Korea, czy Tajwan, czy nawet 50-60 lat temu Hiszpania jeszcze. No otóż na czym polegał głównie model gospodarczy u nich, model polityczno-społeczny, że udało im się osiągnąć coś, co było wcześniej nie do pomyślenia, czyli silny, sprawny, dostatni kraj. Państwo, czy na długu, czy na zadłużaniu się coraz głębszym państwa wobec zagranicy, czy na konsumpcji. No, pokażcie mi jeden taki jakiś przykład państwa, który w oparciu o taki model gospodarczy, jaki nam zafundowano w 1989 roku, stało się wielkie, silne. No ja nie znam takiego państwa z historii, ani trudno mi sobie wyobrazić, bo jakby łatwo było sobie wyobrazić, to Wenezuela czy Kuba, prawda, też byłyby dzisiaj strasznie bogate, bo w ich modelu gospodarczym nawet jeszcze mieli ropę naftową tam, prawda, mam na myśli Wenezuelę. I jakoś nie na wiele im się to wszystko zdało. Bo silne państwo, państwo, które takie, jakie mi się marzy, wielka Polska, powstanie wtedy, w najbliższych latach, dziesięcioleciach, kiedy będziemy rzeczywiście w stanie wypracować więcej oszczędności tutaj, tak jak nasze babcie mawiały, gospodarność, przedsiębiorczość, oszczędność. Więcej inwestycji i innowacyjności, tego, co jest właśnie dzisiaj przedmiotem naszych rozważań, co będzie przedmiotem naszych paneli. To dlatego właśnie budowa programu kapitałowego, budowa kapitału polskiego, polskiej własności, polskich oszczędności jest tak kluczowa. I kilka słów na początek, jak ten moment, w którym jesteśmy dzisiaj, ten mały cud gospodarczy mógł się w ogóle zadziać, bo przecież my tak bardzo dużo nie zainwestowaliśmy, ale środki zaoszczędziliśmy w miejscu, w którym sceptycy i nasi przeciwnicy polityczni oczywiście ich w ogóle nie widzieli i kompletnie w to nie wierzyli. Otóż przede wszystkim w uszczelnieniu systemu podatkowego. Ponieważ to były środki, których nie ma, były kradzione
przez mafie VAT-owskie przede wszystkim, przez przestępców podatkowych, przez agresywne raje podatkowe i one się pojawiły. 30-40 miliardów złotych się pojawiło. Dlatego byliśmy w stanie sfinansować różne nasze programy społeczne i pierwsze programy inwestycyjne. Jednak teraz, gdy chcemy wpisać w rozwój gospodarczy założenie Wielkiej Polski, silnej demograficznie, silnej militarnie, silnej ludnościowo, silnej militarnie i silnej gospodarczo, czyli takiej, która będzie państwem w pełni suwerennym, podmiotowym państwem, z którym się będą liczyć inne państwa, to musimy postawić na taki model gospodarczy. I zaryzykuję też takie stwierdzenie, że tutaj właśnie, w tej wyższej szkole i w Radiu Maryja, w telewizji Trwam, potrzebujemy takiej właśnie mądrości. Stąd powinna wypływać ta głębsza mądrość, bo może to będzie trochę brutalne, co powiem, ale my tego wszyscy za bardzo jeszcze do końca nie rozumiemy, nie chcemy rozumieć bardziej, bo to nie jest nic trudnego, co ja powiedziałem teraz. A wystarczy prześledzić przykłady krajów ostatnich 70 lat, żeby zobaczyć, kto odniósł prawdziwy sukces. 28-29 lat po okresie transformacji, to popatrzcie Państwo na kraje zniszczone wojną, jak Niemcy, trochę zniszczone wojną, jak Francja, czy Włochy. 29 lat po wojnie, 73-74 rok. Super bogate kraje z własnym kapitałem, własnymi źródłami oszczędności. My tego nie mamy. Ale to wszystko trzeba ludziom tłumaczyć, dlatego że my przez, w cudzysłowie, w podwójnym cudzysłowie, w tym miejscu muszę powiedzieć, kapłanów gospodarczych III Rzeczpospolitej, byliśmy od początku lat 90. uczeni innego modelu, który doprowadził nas do tego miejsca, w którym jesteśmy. Dużo lepszego oczywiście niż Ukraina, bo się uszczegliśmy, przede wszystkim się uszczegliśmy dzięki działalności takich ludzi jak Lech i Jarosław Kaczyńscy, bo trzeba oddać to ordo meritorum, ten porządek zasług. Uszczegliśmy się oligarchizacji i korupcji w naszym kraju. I to nas uchroniło przed modelem, przepraszam, ukraińskim, prawda, czy jakimś tam wschodnim tego typu. Dlatego jesteśmy w dużo lepszym miejscu. I jesteśmy też w dużo lepszym miejscu, bo potrafiliśmy wygenerować naszą wewnętrzną siłę, przedsiębiorczość i ona nas doprowadziła tutaj, gdzie jesteśmy. Ale to jest jednocześnie stan, powiedziałem już o tym parę razy wcześniej, ale to bardzo pasuje do tematu tej konferencji, gdzie my musimy zdać sobie sprawę z tego, że w tym modelu gospodarczym, w którym byliśmy, my dzisiaj 100 miliardów złotych grzecznie wypłacamy za granicę w dywidendach i w odsetkach. Bo sprzedaliśmy cały nasz, ogromną część naszego majątku, przemysłu, aktywów, nie mieliśmy oszczędności na nasze własne obligacje i w związku z tym zadłużamy się za granicą. I płacimy 100 miliardów złotych. Szanowni Państwo, tak dla uzmysłowienia, to jest 4 razy więcej niż deficyt budżetowy ogłoszony właśnie przez Ministerstwo Finansów za zeszły rok. To jest więcej niż Ministerstwo Zdrowia wydaje i NFZ na wszystko związane ze służbą zdrowia. Więcej. To jest 2,5 raza tyle, ile ma pan minister Błaszczak na politykę obronną, na usprawnienie naszej służby wojskowej. Przecież nawet część jakaś mała tego, pomnożona razy kilka lat, spowodowałaby, że bylibyśmy w zupełnie innym miejscu, jeśli chodzi o nowoczesność naszej służby, nowoczesność naszej siły zbrojnej. A więc mówimy o czymś zupełnie fundamentalnym. No i niestety jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć. Mówimy też o czymś fundamentalnym, co nie zmieni się w ciągu roku, no chyba żeby nastąpił taki, ale już taki prawdziwy, najprawdziwszy cud tutaj, Matki Bożej, prawda, nieustającej pomocy, to taki cud jakby nastąpił, jak parę takich następowało, ale rzadko, prawda, no to było, można by pewnie w ciągu roku czy dwóch. Ale normalnie to zabiera 20 lat co najmniej odwrócenia tych paradygmatów, tych założeń gospodarczych, że musi być więcej gospodarności, przedsiębiorczości. Przedsiębiorczości jest sporo. Widzieliśmy to tutaj na tych bardzo pięknych filmikach na początku, ale też właśnie oszczędności.
których nie mamy. Ale znakomicie do tego pasuje ta ścieżka i ta dyskusja, ta debata, którą tutaj mamy, ona jest fundamentalnie ważna, którą pan prezes Jaworski zaanonsował i której jest też propagatorem i w wielu miejscach odnosi się do niej. I chciałem też bardzo serdecznie tobie, Andrzeju, za to podziękować, ponieważ jak stworzyć też ten kapitał oprócz oszczędności? No właśnie poprzez przedsiębiorczość tych firm, takich jak Polska w 1989 roku, można powiedzieć, była swego rodzaju startupem, prawda? No my nie mieliśmy kapitału, nie, zaczynaliśmy od zera zupełnie, a dzisiaj jesteśmy jednak w innym miejscu, pomimo szeregu błędów, prawda, wypaczeń i właśnie tego całego modelu, który nas doprowadził do tego miejsca. Bo startupy też nie mają tego kapitału za bardzo, mają pomysł. Ale to, czego im brakuje w szczególności, co bardzo chciałem podziękować też kilku naszym dużym championom już dzisiejszym, którzy też, żeby tak wszystko szczerze sobie dzisiaj powiedzieć, to miejmy też świadomość, że nasze duże przedsiębiorstwa, te, które my nazywamy championami międzynarodowymi, one w skali międzynarodowej to mają co najwyżej taką średnią skalę. Tak? No niestety. Nasza największa firma co do obrotów, Orlen akurat, szacowny sponsor, jest no, takim średniakiem europejskim, prawda? Mniej więcej w tej branży, można powiedzieć. Ale to, co jest kłopotem dla startupów, dla tych małych, niewielkich firm, to jest właśnie przebić się na rynek. Nie sam pomysł, bo my mamy tylu kreatywnych, wspaniałych ludzi, którzy też tutaj są kształceni w tej znakomitej szkole, ale jeszcze potrzeba do tego wejścia na rynek. I to wejście na rynek jest trudniejsze nawet niż sam brak kapitału. O tym na pewno będą jeszcze mówić paneliści. Dziękuję tym wszystkim, którzy są, jak to się mówi, aniołami biznesu, zasilają w kapitał. Są specjalne fundusze stworzone przez nasze państwo w ramach Polskiego Funduszu Rozwoju dla pomocy startupom. To jest wszystko ważne. Ale wejście na rynek, komercjalizacja tych pomysłów jest najtrudniejsza. I tu dziękuję za ten projekt, którego mu też patronował minister Kwieciński, Scale Up, czyli razem z prezesem Borysem, czyli właśnie, żeby duża firma współpracowała z tą malutką, ponieważ jej potrzeby wewnętrzne, wewnątrzfirmowe mogą być bardzo dobrze zaadresowane poprzez te pomysły innowacyjne, te drony, te różne programy informatyczne, które tutaj widzieliśmy. I dlatego one mogą być świetnym remedium na ten problem, w którym dzisiaj, na ten stan rzeczywistości, stan gospodarki, w którym się znaleźliśmy. I ekspansja międzynarodowa, czyli zwiększenie skali działania, zbudowanie skali działania jest też takim bardzo ważnym remedium i dlatego stawiamy na te programy eksportowe, na wychodzenie polskich firm za granicę, bo poprzez to następuje repatriacja kapitału, prawda? Czyli przyciągnięcie tego kapitału do kraju, a to jest to właśnie, czego najbardziej dzisiaj potrzebujemy. Dzisiaj też warto zwrócić uwagę na to, że największe firmy tego świata, których właściwie jeszcze niedawno nie było, jak Google, Amazon, Facebook czy Apple, czy nie tak dużo wcześniej powstały Microsoft, trochę wcześniej, ale w skali dziesiątek lat, nie tak dużo wcześniej, one wszystkie też w dużym stopniu korzystały z pomocy państwa. Korzystały z pomocy państwa, chociażby procesory, komputery, to są przecież zamówienia armii amerykańskiej, ekran dotykowy, internet. To wszystko jest w dużym stopniu wynalazczość stymulowana, wspierana przez państwo, w tym przypadku głównie państwo amerykańskie. I dzisiaj te wielkie przedsiębiorstwa jednocześnie ciągną gospodarkę amerykańską, czyli jest takie pozytywne sprzężenie zwrotne z ich punktu widzenia. Ale z naszego punktu widzenia, jak widzicie państwo, tutaj bardzo szczerze pewne tematy chcę wyłożyć przed nami, z naszego punktu widzenia te firmy wspaniałe, podziwiamy je, korzystamy z ich usług, ale one też jednocześnie w Europie w szczególności i dlatego cieszę się, że mamy też wspólne platformy działania z Brukselą, one
są w dużym stopniu, jadą na gapę, można powiedzieć. Nie płacą tutaj podatków od sprzedaży, od biznesu, od zysków, które mają w proporcji takiej, w jakiej korzystają z klientów, ze sprzedaży swoich produktów. I dlatego wspólne wysiłki państw europejskich, żeby skończyć z tymi rajami podatkowymi i z tą jazdą na gapę, są niezwykle ważne. I to jest jeden z elementów naszej polityki, bardzo trudnej. W pocie czoła staramy się przekonać naszych partnerów, że raje podatkowe to jest w sumie piekło dla nielicznych, dla tych najbogatszych firm, dla ich udziałowców, dla najbogatszych ludzi, którzy unikają opodatkowania, nie płacąc podatków tam, gdzie tworzą tą dla siebie wartość dodaną, sprzedaż swoich produktów. I to jest jeden z takich elementów, które też warto, żeby każdy w swojej działalności medialnej, edukacyjnej, pedagogicznej, dydaktycznej, biznesowej, korporacyjnej wspierał. Żeby rozumienie tego też było jak najgłębsze, bo pieniądze są w tym przypadku bardzo ważne. One, te 40 miliardów sprawiły, że dzisiaj mamy najniższy, z uszczelnienia podatkowego, najniższy deficyt, a jednocześnie największe programy społeczne ostatnich dziesięcioleci. Ale właśnie potrzebujemy jeszcze dodatkowych środków, których jesteśmy pozbawiani. Tym razem niestety raczej w aureoli prawa, prawda? No bo to są jakieś tam schematy, które nawet mają takie smaczne nazwy typu kanapka holendersko-luksemburska albo jakieś, prawda, takie różnego rodzaju irlandzkie, zmieszana whisky irlandzka, to tam są właśnie też schematy prawnicze takie, które pozwalają unikać opodatkowania. My tego nie chcemy, my się temu przeciwstawiamy. Tutaj droga do sukcesu będzie dłuższa. Dzisiaj, na przykład teraz w ostatnich dniach, negocjujemy w Brukseli nasz ostatni pakiet, który dziękuję bardzo parlamentarzystom Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, że został przyjęty w listopadzie, w październiku zeszłego roku, nasz pakiet opodatkowania pewnych typów działalności gospodarczej, w tym galerii handlowych, prawda, które praktycznie prawie często, prawie nigdy nie płaciły tutaj podatków. I my staramy się to uszczelnić, ale spotykamy się oczywiście z oporem z drugiej strony i żeby temu przeciwdziałać, musimy oczywiście w mądry sposób wspólnie tą naszą politykę międzynarodową, fiskalną, podatkową prowadzić. Ale też jest trochę młodzieży, tutaj jest sporo młodzieży w sumie, więc powiem, że te w kontekście startupów i tworzenia tych wielkich polskich firm przyszłości, tych czempionów przyszłości, to jest też tak, że i ten Bill Gates, i ci inni to z jednej strony w garażu tworzyli te firmy, z drugiej mieli wsparcie państwa, te, które my dzisiaj staramy się zapewnić, ale z trzeciej strony starali się jak najlepiej wykształcić i wykorzystać system edukacyjny. Bill Gates był znakomitym waszyngtońskim przez jakiś czas prawnikiem, świetnie sobie radził, prawda, żeby też przy tym przykładzie akurat pozostać. Więc mam nadzieję, ojcze Tadeuszu, że ta szkoła nasza jest bardzo wymagająca tutaj od studentów, że trudno jest zdać tylko tak, bardzo dobrze, bardzo potrzebujemy właśnie wymagających nauczycieli, żeby jak najwięcej się nauczyć, prawda, bo konkurencja jest z bardzo sprytnymi, bardzo często wykształconymi, mądrymi ekonomistami, biznesmenami, przedsiębiorcami, prawnikami zachodnimi. I dlatego musimy mieć świadomość, żeby walczyć z tymi azjatyckimi tygrysami i żeby być konkurencyjni tak jak oni, a najlepiej jeszcze wyżej, musimy mieć dobrze wykształconych, mądrych ludzi, ale też odważnych. Peter Thiel, jeden z twórców PayPala, właśnie z tych takich innowacyjnych firm, powiedział, że odwaga jest nawet rzadsza od geniuszu. To już geniusz się częściej znajdzie tu i ówdzie, natomiast odważnych takich, którzy wejdą na rynek, nie będą się bali, nie wejdą w nową przestrzeń, jest dużo mniej. I my potrzebujemy takich właśnie też ludzi, tego typu odwagi. Bo jak
szukałem jakichś porównań między nami a tymi potężnymi, wielkimi firmami, to przychodzi do głowy Dawid i Goliat. Oczywiście ta przypowieść, czy ta historia skończyła się dobrze. Oczywiście Dawid wygrał z tym Goliatem nawet dość szybko, więc nie wiem, czy to nie byłaby zbyt optymistyczna metafora dla nas, bo my aż tacy tutaj, prawda, takiej sprytnej procy jak Dawid, to za bardzo nie mamy. Więc może, nie wiem, jakiś taki mały wilczek czy mangusta, która z tygrysem, prawda, azjatyckim, która musi się zmierzyć. Jakieś takie może porównania są bardziej właściwe, ale to jest ta skala, prawda? Ta skala wobec tego walca potężnych technologii, wokół których świat jest zbudowany. Na czym ten świat dzisiaj gospodarczy polega? No właśnie na tym, że na szczycie piramidy wartości dodanej są firmy, państwa, technologie wysoko nasycone technologiami tych najbogatszych państw, które stać jest na to, prawda, żeby inwestować jeszcze więcej. Lub tych państw, które nie są dzisiaj najbogatsze w PKB per capita, na głowę mieszkańca, ale są niedemokratyczne i potrafią jakby w taki sposób zarządzić swoją gospodarką, żeby tych oszczędności było więcej. Ale ten model nas oczywiście nie interesuje. Interesuje nas model demokratyczny, a jednocześnie skuteczny gospodarczo. I w takiej perspektywie patrząc, jak często spotykam się z przedsiębiorcami, tutaj kilku widzę na sali też, to pytam, jak tam ta ekspansja zagraniczna wygląda, jak sobie radzicie? I odpowiedź bardzo często jest taka: radzimy sobie dobrze, ale ktoś inny zjada połowę, 3/4 naszej marży tam za granicą, prawda? My musimy do Holandii, a tam z Holandii na cały świat, a w Holandii już jest made in Holland. Albo do Niemiec, te części samochodowe, prawda? A tam już jest ten samochód, to cacko wychodzi z fabryki takiej czy innej, na Węgrzech, w Polsce czasami, bardzo dobrze, bo jest przynajmniej praca dla ludzi. Jeszcze niedawno nie było pracy, jeszcze niedawno było 20% bezrobocia. Tego dzisiaj nie mamy, z tego się cieszymy, z tej pracy się cieszymy. Ale tę marżę zjada ktoś inny. Jedna opowieść, ktoś pojechał do Hiszpanii sprzedawać materiały budowlane i tam, żeby wejść na rynek hiszpański, musiał zapłacić właściwie 72% swojej marży de facto, prawda, po to, żeby móc zaistnieć na tamtym rynku. Bo jesteśmy ci latecomers, ci, którzy później doszli do tej uczty, do tego tworzenia współczesnej gospodarki kapitalistycznej. Ale reguły tej gospodarki kapitalistycznej nie są zapisane na dwóch kamiennych tablicach, nie są objawione, nie są dane nam z nieba. One ewoluują, one się zmieniają i my powinniśmy w umiejętny, sprytny sposób rozpoznawać też znaki przyszłości. I te znaki to właśnie między innymi to wszystko, co widzieliśmy tutaj na tym krótkim filmiku. Robotyzacja, automatyzacja, coraz więcej mechaniki, mechatroniki, informatyki, to, gdzie myśl ludzka zaszyta jest w poszczególnych usługach i produktach, tam, gdzie możemy przeskoczyć pewien etap rozwoju i stać się tym wilczkiem, takim już coraz bardziej, prawda, dorosłym, który rzeczywiście z tygrysem sobie będzie coraz lepiej radził. Może ten tygrys będzie taki bardziej ospały, wileniały, to wtedy sobie już całkiem poradzimy kiedyś, nie za długo, mam nadzieję, z tym tygrysem. Bardzo potrzebny do tego jest ten odwieczny nasz polski romantyzm, to mierz siły na zamiary. I to oczywiście mamy. Ale potrzebne jest też rozumienie współczesnych mechanizmów, jak te marże, jak ta polityka międzynarodowa wygląda, jak, gdzie, kto nas bierze w kleszcze. Teraz to wszyscy już nas biorą w kleszcze, ale damy sobie radę, oczywiście. I w jaki sposób znaleźć odpowiedź na te współczesne wyzwania. A więc oprócz romantyzm, ale też pozytywizm środków, romantyzm celów i pozytywizm środków, to jest nam dzisiaj najbardziej potrzebne. I taka jest nasza polityka, taka jest polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości, po to, żeby właśnie tą wąską dość ścieżką wypracowywać jak najlepsze
reguły rozwoju gospodarczego, te, które nie są zapisane w kamieniu. I tu mogę Państwu powiedzieć, tak żeby też ku pokrzepieniu serc, pierwszy raz teraz od 30 lat, w 2017 roku, a właściwie od 130 lat można powiedzieć, Polska nie ma deficytu na rachunku bieżącym. Rachunek bieżący składa się, taka mikrolekcja ekonomii, bardzo krótka, 30 sekund, składa się z rachunku handlowego, czyli eksport, import towarów oraz usług, finansowego i kapitałowego. I jeszcze tam salda błędów, ale to już te błędy i wypaczenia zostawmy, z tych trzech głównych komponentów. I my, nawet jak mieliśmy już nadwyżki handlowe w ostatnich paru latach, to rachunek bieżący i tak był ujemny. Przez co? Przez te 100 miliardów, o których powiedziałem 10 minut temu. A więc dzisiaj, mimo tych 100 miliardów, my byliśmy w stanie wypracować poprzez sektor prywatny i pewne oszczędności w sektorze państwowym, ale cały czas przy występującym deficycie, nadwyżka na rachunku bieżącym, czyli miara dalszego zadłużania się za granicą, która zaczęła się w czasach Gierka, była wielkim błędem czasów Gierka. Potężnie się wtedy zadłużyliśmy, 30 lat spłacaliśmy te długi, jeszcze nam łaskawie klub paryski, klub londyński odpuścił trochę. Pamiętacie Państwo 93-94 rok, jeszcze musieliśmy dziękować im, prawda? Wtedy się zaczęło nasze potężne zadłużanie. I trwało potem przez lata 90., 2000. I teraz po raz pierwszy ta kombinacja różnych czynników gospodarczych i to uszczelnienie podatkowe, i przedsiębiorczość polskich firm, tych też, które tutaj siedzą na sali, doprowadziła do tego, że nie mamy tego zwiększonego zadłużenia właśnie za granicą. I o co chodzi też w tym rozwoju, o czym dzisiaj będziemy dyskutować tutaj podczas paneli? Przecież nie chodzi tylko o te firmy, żeby odniosły sukces. Chodzi o to, żeby Polska odniosła sukces. Chodzi o to, żeby Polska była wielkim, silnym, zasobnym krajem i sprawnie rządzonym. Krajem, gdzie nie ma korporacjonizmu, klientelizmu. Dlatego jesteśmy tak bezpardonowo atakowani teraz ze wszystkich stron. Dlatego, że mimo, że Polska ma najpiękniejszą historię, jak powiedział Jan Lechoń, któż ma historię tak piękną jak ty, najpiękniejszą ze wszystkich krajów, nie musimy się za nic wstydzić, przynajmniej ostatnie 250 lat, przynajmniej, chyba że ze swojej własnej głupoty, mam tu na myśli XVIII wiek w szczególności. Nie musimy się za nic wstydzić w porównaniu do innych narodów, do innych państw, do innych krajów, ale po to właśnie jesteśmy wciskani do kąta, żeby być łatwiejszym często przeciwnikiem. Więc chodzi o Polskę, chodzi o to, żebyśmy wypracowywali ten kapitał, ale też kapitał duchowy, kapitał intelektualny, bo coraz bardziej rozwój przyszłości ukryty jest w tych innych formach kapitału. I dawniej łatwo sobie było wyobrazić potężne firmy. To były te, które miały fabryki, maszyny, aktywa, ziemię jeszcze wcześniej, prawda? Dzisiaj te firmy, GAFA one w skrócie się nazywają, Google, Amazon, Facebook, Apple, łącznie ich wartość dzisiaj to, no nie wiem, bo ostatnio tam trochę spadły, ale 2,5 biliona dolarów. 2,5 biliona dolarów, tak. Czyli gigantyczna, niewyobrażalna kwota wartości. Dla porównania powiem, że w dolarach nominalnych nasz PKB to jest około 600, dzisiaj dolar troszeczkę słabszy, czy około 600, może 700 niedługo miliardów dolarów, prawda? Czyli tak porównując, wartość czterech firm 4 razy większa niż nasz całoroczny PKB, a nawet tutaj nie porównujemy do końca jabłek z jabłkami, ponieważ PKB to co innego niż wartość firmy, prawda? Ale tak dla uzmysłowienia pewnych wielkości. Więc my musimy rzeczywiście, odczytując te znaki przyszłości, szukać zwycięstwa w innych obszarach. I właśnie w tym kapitale intelektualnym, kapitale duchowym, który, tak jak pięknie ojciec Tadeusz na początku powiedział, wiara, musi być wiara. No, ojciec Tadeusz miał na myśli tą najważniejszą wiarę, wiarę w Boga. Ona oczywiście, że musi być, ale też wiara w powodzenie, wiara w sukces, wiara w człowieka, wiara w naszą ojczyznę,
wiara w to, że przełamiemy to fatum, które od 200 lat, od 250 lat ciążyło. Ta wiara, ale też rozum, żebyśmy w mądry sposób rozpoznawali właśnie te mechanizmy, które będą rządziły gospodarką przyszłości. One to jest niezwykle ważne. I wszystko to dla patrii oczywiście, też dla ojczyzny. A te mechanizmy to bardziej platformy, sieci. Dlatego bardzo dobrze powiedział pan prezes Jaworski, że my tutaj w Polsce szybko, najszybciej tutaj się, prawda, zaznajomiliśmy z pojęciem multiplex i tak dalej. I świetnie, dlatego że te platformy, sieci determinują właśnie sukces przyszłości. Szanowni Państwo, w potężnym kraju, jakim są Stany Zjednoczone, w stanie Tennessee jest takie miasto Chattanooga i tam ona postanowiło samo sobie to miasto okablować się, po to, żeby mieszkańcy mieli jak najlepszy dostęp do światłowodów, szybki dostęp do internetu i tak dalej, i tak dalej. I zrobili to. I zostały uderzeni, to jest bardzo ciekawy przypadek, omawiany w amerykańskiej prasie fachowej już nawet dzisiaj, przez Comcast, przez potężną sieć, przez potężną platformę dostępu internetu właśnie. No bo przecież kto położy kable, to ma monopol. I im się to nie spodobało, że jakieś miasto, jakiś samorząd właśnie próbował ten monopol naruszyć. A to jest tylko przypadek, że to nie tak, że my jesteśmy tu tylko pod obstrzałem i tacy. Nie, pozbądźmy się tego kompleksu oblężonej też twierdzy. To nie jest tak. To jest trochę walka nowego ze starym i umiejętność odnalezienia się w tych nowych perspektywach. Skoro w najbogatszym kraju świata właśnie bogata gmina, czy powiat, czy miasto akurat w tym przypadku, też musi się zmagać, walczyć z potężną korporacją, skądinąd przypadek bardzo dobrze znany. Więc my musimy zamieniać coraz bardziej ten kapitalizm udziałowców na kapitalizm szeroko rozumianych interesariuszy, pracowników, również oczywiście przedsiębiorców, ale też środowisk lokalnych. To jest niezwykle ważne dla takiej demokratyzacji, dla legitymizacji władzy i systemu gospodarczego, żeby ludzie wierzyli w to, że to, co my im proponujemy, jest dla nich, ale nie tylko na jutro. Bo jak będą chcieli tylko na jutro, to musimy się zadłużyć, zwiększyć kredyt i wtedy będzie miło przez 2 lata. Ale potem będzie niemiło, bo potem trzeba spłacać te długi i nie będzie takiego sukcesu, nie będzie tej wielkiej Polski, o której wszyscy marzymy, o której marzyli ci, których dzień wczoraj obchodziliśmy, żołnierze wyklęci, którzy pragnęli tego, żeby Polska była czysta jak łza, jak śpiewali w jednej ze swoich piosenek, żołnierze wyklęci, ale również, żeby była wielka i żeby była silna. I tutaj ta zwinność, to rozumienie tych produktów przyszłości, tego, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, tych usług przyszłości jest niesamowicie ważne. Ale ważne jest również to, żebyśmy w odpowiedni sposób my, jako ludzie, którzy rozumieją to, na czym te najbliższe 5, 10, 15 lat najprawdopodobniej będzie polegać, zakładając, że będziemy dalej mogli żyć w tym błogosławionym czasie pokoju, bo to jest przecież też najważniejsze i że będziemy mogli wzmacniać naszą siłę obronną, siłę odstraszania, bo to jest też fundamentalnie ważne, to co robi pan minister, znakomicie pan minister Błaszczak. To dzięki temu będziemy mogli zbudować właśnie kraj, państwo bardzo silne, nie tylko tu i teraz, bo tu i teraz powiodły nam się nasze programy. Nikt w to za bardzo nie wierzył, ale zrobiliśmy to, co obiecaliśmy i jesteśmy na bardzo dobrej drodze do realizacji dalszych naszych bezpośrednich kroków. Jednak te wyzwania, które zarysowałem, chciałbym też, żebyście Państwo mieli gdzieś z tyłu głowy, jak myślimy o startupach, jak myślimy o nowoczesności, o innowacyjności. To są niezwykle ważne zjawiska w gospodarce, które wzbogacają wartość dodaną, wzbogacają ją materialnie, ale dzięki temu polskiemu duchowi my wiemy, jak zagospodarować tą wartość materialną dla naszej siły ducha, dla naszej wiary i dla naszej przyszłości. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy, panie premierze. Tak jak pan premier powiedział, startupy, nowoczesność to także armia. Pan minister Mariusz Błaszczak. Bardzo prosimy. Bardzo dziękuję. Czcigodny ojcze dyrektorze, ojcze rektorze, panie premierze, państwo ministrowie, parlamentarzyści, szanowni państwo, innowacyjność, a obronność Rzeczypospolitej Polskiej. Rzeczywiście, tak jak powiedział pan premier, minister obrony narodowej dysponuje pewnym zasobem. Ten zasób okazuje się, że jest mniejszy niż to wszystko, co z Polski jest wyprowadzane ze względu na stosunki własnościowe, ze względu na model gospodarki, jaki był w naszym kraju uprawiany przez dziesięciolecia. Ale to jest pewien zasób, rzeczywiście to jest pewien zasób. Kiedy rozpocząłem swoją misję jako minister obrony narodowej od wizyty w NATO, od spotkania z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem, to usłyszałem, że Polska należy do tych państw, które przywiązują wagę do swojej obronności i to nie jest rzecz typowa, niestety, w ramach NATO, ale ten krąg państw, które poważnie traktują obronność, się rozszerza. 5 państw dziś przeznacza 2% swojego PKB na obronność. Jak stwierdził sekretarz generalny NATO, są deklaracje kolejnych 3 państw. My, to jest decyzja naszego rządu i parlamentu, zwiększymy ten zasób do 2,5% do roku 2030. A więc to jest rzeczywiście pewien konkretny zasób. Teraz pytanie zasadnicze, jak wykorzystać ten zasób z korzyścią dla Polski. Oczywiście można pójść na skróty, kupić sprzęt, niezbędny sprzęt, który będzie w Polsce montowany, ale czy z tego tytułu będą pożytki? No, jakiś pożytek na pewno będzie, bo Wojsko Polskie będzie wyposażone w nowoczesny sprzęt, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten sprzęt był w jakiejś chociażby części wytwarzany w Polsce. Nie tylko ważne jest, żeby w Polsce była praca, ale chodzi o to, żeby myśl techniczna, żeby ten potencjał właśnie ludzki został w naszym kraju wykorzystany. I tu dochodzimy do niezwykle istotnej sprawy, właśnie potencjału ludzkiego. Możemy powiedzieć wprost, że Polska należy do tych państw, w których, szczególnie jeżeli chodzi o innowacyjność, która no, jest konsekwencją wykształcenia, zaangażowania, pracy, ten potencjał jest. Niewątpliwie ten potencjał jest. Innowacyjność, a obronność. Chciałbym też skoncentrować się na kwestiach związanych z informatyką. Otóż proszę państwa, spójrzmy na przykłady. Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna. Do finałów kwalifikuje się około 320 uczniów co roku. Według zasady po 4 uczniów z każdego startującego kraju. Klasyfikowani są oni według zdobytych punktów. Około połowa nagradzana jest medalami, w tym około 25 uczestników medalami złotymi. Wszyscy polscy uczestnicy. Wszyscy polscy uczestnicy niemal każdego roku zdobywają 4 medale, co oznacza, że plasują się w górnej połowie stawki. To jest fakt. Ranking Top Coder. Top Coder jest znaną amerykańską firmą zajmującą się organizacją konkursów programistycznych i prowadzącą bazę danych najlepszych programistów świata, z której korzystają największe firmy informatyczne świata, tu wspomniane też przez pana premiera, do pozyskiwania pracowników. Rankingowi temu przewodzi obecnie Uniwersytet Warszawski. Natomiast w rankingu państw Polska zajmuje 4 miejsce po Rosji, Chinach i Japonii. To też jest fakt. Kolejny ranking. Hacker Rank. W prestiżowym Hacker Rank,
która określa profesjonalne zdolności programistów, Polska zajmuje trzecie miejsce za krajami dużo bardziej ludnymi, za krajami, które mają potężną liczbę ludności, a więc za Chinami, no i trochę mniejszym krajem, ale też dużo większym od nas Rosją. No, nie wiem, czy istnieje inna dziedzina inżynierska, gdzie Polacy stanowiliby taką potęgę i konkurowali z krajami wielokrotnie większymi. To jest ten potencjał, który należy wykorzystać, który należy rozwijać. Nie przypadkiem nasza konferencja odbywa się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. To jest jedna z uczelni, która bardzo poważnie podchodzi do tego, aby taki potencjał właśnie kształtować, formować, a później wykorzystywać. To jest cały mechanizm i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej daje przykład, jak można właśnie ten mechanizm budować. Specjaliści wysokiej klasy, związani z przygotowaniem materiałów telewizyjnych, którzy pracują w telewizji Trwam, ale pracują także w innych telewizjach. I w tych telewizjach, które, jeżeli chodzi o ich przekaz, no cóż, daleko są od telewizji Trwam, ale pracują. Dlaczego? Dlatego, że są najlepsi. Dlatego, że absolwenci tej uczelni są po prostu najlepsi. I to jest zasada obiektywna. To jest zasada, z której powinniśmy korzystać. A więc nie traktujmy naszego kraju jako montowni, nie traktujmy naszego kraju jako miejsca, w którym wychowywani, nauczani są młodzi ludzie, a potem muszą z Polski wyjeżdżać za pracą. Stwórzmy im warunki do tego, żeby mogli pracować w Polsce. To się naprawdę opłaca, to się wszystkim opłaca, to się Polsce opłaca. A więc Fidesz oczywiście jak najbardziej, bo leży u podstawy naszej cywilizacji, naszej kultury. Ratio, bo musimy, powinniśmy, jestem przekonany, że musimy w sposób racjonalny wykorzystywać nasz potencjał, nasze zasoby i wszystko dla patrii. I wszystko dla patrii. A że można to zrobić, udowadnia nasz rząd. Pan premier przedstawił w zasadzie program. To jest program zrównoważonego rozwoju premiera Morawieckiego. To jest to, co wprowadzamy, to jest to, co, jestem o tym głęboko przekonany, przy naszym wspólnym wysiłku musi zakończyć się sukcesem. A ja ze swej strony deklaruję pełne zaangażowanie tego zasobu, o którym wspomniałem na wstępie, poprzez tworzenie właśnie możliwości do tego, żeby Polacy wykształceni mogli znaleźć pracę w tych instytucjach, które są związane, podlegają, tworzą Polską Grupę Zbrojeniową przy produkcji nowoczesnego sprzętu dla Wojska Polskiego. Wszystkim to się opłaci, a przede wszystkim opłaci się Polsce. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, panie ministrze. Szanowni państwo, kilka miesięcy temu trafiłem do Ustrzyk Dolnych, gdzie było małe spotkanie z przedsiębiorcami. Spotkanie bardzo ciekawe. I na tym spotkaniu, o dziwo, był pan minister Jerzy Kwieciński, który był tam bardzo gorliwie przyjęty jako ta osoba, która tak naprawdę daje szansę przedsiębiorcom na to, żeby mogli się rozwijać, aby mogli realizować swoje marzenia. Panie ministrze, bardzo prosimy. Ojcze dyrektorze, szanowni parlamentarzyści, szanowni koledzy, koleżanki, ministrowie, szanowni tutaj goście zgromadzeni dzisiaj w Toruniu, drodzy przyjaciele. Bardzo się cieszę nie tylko z zaproszenia, ale przede wszystkim z tematu. Andrzeju, naprawdę słowa uznania, że tak ważny temat w tej chwili poruszamy. Ważny dla Polski, ale ważny też, trzeba powiedzieć, bardzo wyraźnie dla świata. To pokazuje,
że to, o czym dyskutuje się tutaj w Toruniu, to są sprawy najważniejsze. Najważniejsze, tak trzeba powiedzieć, dla pokoleń młodych Polaków, ale również dla nas, którzy dzisiaj tworzymy nową rzeczywistość naszego kraju. Pan premier przywołał tutaj parę bardzo ciekawych przykładów związanych z cyfryzacją. Otóż ta lista największych spółek amerykańskich, bo to w tej chwili o niej mówimy, 20 lat temu wyglądała zupełnie inaczej. W tej chwili tych pięć największych firm zdecydowanie zdominowało. Jak patrzymy, to ich wzrost nadal jest znacznie szybszy, aniżeli wzrost danego kraju. Dla przykładu największa z nich, firma Apple, czyli ta, co produkuje iPhony, iPady. Kapitalizacja tej firmy wynosi ponad 800 miliardów dolarów, czyli więcej niż produkt krajowy naszego kraju. To pokazuje, jak jedna firma, w której jest zatrudnionych kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jaki może mieć bardzo silny efekt gospodarczy. Ale dzisiaj będziemy dużo mówili o startupach, szczególnie jeszcze później w dyskusji. I wszystkie te firmy faktycznie były kiedyś startupami, ale każda z tych firm, rozwijając się, musiała mieć, jak gdyby ten, często się mówi, łód szczęścia, ale to nie tylko chodzi o łód szczęścia. Znaleźć się we właściwym miejscu, z właściwym produktem i znaleźć właściwy rynek. Dla przykładu często mówi się o Billu Gatesu, prawda, że on zbudował firmę w garażu. No ale pewnie tego sukcesu by nie było, gdyby jego mama nie znała bardzo dobrze dyrektorów z IBM-a, dzięki którym Bill Gates dostał duży kontrakt i na bazie tego kontraktu mógł świetnie rozwinąć swoją firmę. Więc trzeba mieć ten łód szczęścia. Dużo mówimy o innowacjach. Tu pan minister Błaszczak na ten temat mówił. Te największe innowacje, jak również te największe ośrodki innowacyjne, to proszę państwa, rozwijały się właśnie w branży obronnej. To były początkowo wszystko technologie, które były przygotowane dla obronności kraju, czy to internet, czy telefonia komórkowa. To są wszystko technologie, które były przygotowane na rzecz obronności. I proszę zobaczyć, jak myśmy zapomnieli o naszym przemyśle obronnym w ostatnich latach. Zamiast wykorzystywać, rozbudowywać potencjał naszego przemysłu obronnego, korzystaliśmy głównie z technologii zagranicznych. Trzeba szczerze powiedzieć, pozycja polskiego przemysłu obronnego przed transformacją była silniejsza, aniżeli jest w tej chwili. I to musimy odbudować. To naprawdę musimy bardzo silnie odbudować. Mówimy o startupach. Często w tym świecie startupowców mówi się o jednorożcach, czyli o takich firmach, które w bardzo krótkim okresie czasu osiągają kapitalizację na poziomie 1 miliarda dolarów i sprzedają się za taką cenę na rynku. Chciałbym powiedzieć, że już na polskim rynku mamy takich trochę firm. One niekoniecznie się sprzedały, ale które już mają taką wartość. Czy to słynna firma CD Projekt, która produkuje gry, pnie się do góry, żeby znaleźć się w grupie tych najsilniejszych firm. Allegro, które wprawdzie się sprzedało, ale to też jest firma wyceniana znacznie więcej niż w tej chwili 1 miliard dolarów. Czy znany portal, znany lekarz. Prawda? To też są świetne polskie przykłady. Ale mało z nas wie, że taki młody człowiek, on ma chyba teraz 37 albo 38 lat, Piotr Szulczewski stworzył firmę od zera w ciągu paru lat. Chyba jest na rynku 7 albo 8 lat w tej chwili. Firma się nazywa Wish. Już w tej chwili osiąga kapitalizację 10 miliardów dolarów. No nic nie uważając kolegów, ale to jest trochę więcej niż Orlen, niż PGNiG na poziomie PKO BP czy PKO SA. I stworzył ją w ciągu paru lat. Firma, która w tej chwili jest czwartym największym graczem wśród sklepów internetowych, czyli po eBayu, Amazonie, Amazonie. Także to pokazuje, że Polak potrafi. Chciałoby się,
żeby ta firma była w Polsce, a niekoniecznie budowała swój wzrost za granicą. I to, proszę Państwa, między innymi mamy w tej chwili na celu, żeby ściągać do naszego kraju Polaków, którzy osiągają sukces za granicą. Byłem parę dni temu w Barcelonie. Sam byłem zaskoczony, bo tam się odbywają takie największe na świecie targi mobilności. Targi, jednocześnie konferencje, czyli największa impreza rynku mobilnego odbywa się w Barcelonie. 110 tysięcy ludzi w ciągu paru dni, ale co ciekawe, impreza, która ściąga 500 000 000 euro, czyli tyle ludzie wydają w ciągu tych paru dni po to, żeby wziąć w tym udział. To znacznie więcej niż nasze imprezy targowe w Polsce. Ale co takiego ciekawego tam się działo? Otóż wszyscy rozmawiają o cyfryzacji, wszyscy rozmawiają o 5G, czyli o tej nowej kategorii, o nowej klasie porozumiewania się w przyszłości. Otóż ta technologia 5G staje się w tej chwili tą technologią, na którą stawiają największe potęgi. I trzeba wyraźnie powiedzieć, że Europa tutaj odstaje. Po co jest potrzebna technologia 5G? Otóż ta technologia będzie pozwalała na olbrzymie przepływy danych. Czyli jak w tej chwili mówimy o samochodach autonomicznych, które będą jeździły sobie autostradami, będą sobie jeździły po miastach, one będą potrzebowały olbrzymich przepływów danych po to, żeby zapewnić ten autonomiczny ruch. To daje właśnie ta technologia. Co więcej, ta technologia będzie miała olbrzymie znaczenie dla przemysłu. Przemysł będzie największym odbiorcą tych technologii 5G. Jeżeli mówimy o automatyzacji, jeżeli mówimy o robotyzacji, również o ich wykorzystaniu w obronności, to właśnie dzięki tej technologii. Przyznam szczerze, że sam nie wiedziałem, bo to była taka trochę informacja ukryta, ale jedną z dwóch firm, które najbardziej w świecie w tej chwili przodują w tej technologii, w przygotowaniu, jest z jednej strony europejski Ericsson, który jest też w Polsce, i firma Huawei. I tam się dowiedziałem od prezesów Ericssona, że najważniejsi informatycy, którzy dla nich przygotowują właśnie tą technologię, to są Polacy. Mają tu po prostu 3 tysiące informatyków w dwóch centrach w Krakowie i w Łodzi. Czyli to Polacy wypracowują tę technologię. To pokazuje, jak niesamowity potencjał drzemie u nas w kraju. Bardzo się cieszę, że nasze polskie firmy wchodzą we współpracę z małymi i średnimi, to pan premier o tym mówił, tak zwany scaling up. On polega na tym, żeby małe firmy, które powstają na rynku, miały z kim współpracować, miały ujście dla swoich technologii. I tak często myślimy, że jak taka mała firma powstanie, to ona sobie zaraz znajdzie łatwo rynek dla swojego produktu. Otóż niestety to jest bardzo żmudna droga. Niektórym się tu udaje, ale w zdecydowanej większości firm, te małe firmy, te maluchy, muszą mieć partnerów w postaci firm większych. Muszą mieć właściwe środowisko finansowania, które w tej chwili tworzymy. I tu Paweł Borys na pewno dzisiaj będzie więcej mówił, bo dla nas tym głównym wehikułem to jest w tej chwili właśnie Polski Fundusz Rozwoju i program Start in Poland. Przypomnijmy, największy program w tej części Europy, prawie 3 miliardy złotych. Więc zapewniamy finansowanie dla tych powstających firm, ale te firmy muszą mieć partnera we współpracy. I takimi partnerami na świecie najczęściej są duże firmy. I proszę zobaczyć, że te firmy wchodzą do naszego kraju. Czy to są czy Intel, czy Google, czy inne firmy. Tworzą tutaj tak zwane akceleratory, tworzą inkubatory, przyciągają te firmy. Po co? Po to, żeby wykorzystywać potencjał tych maluchów, które często mają lepsze pomysły innowacyjne, aniżeli te duże firmy. I to samo zaczęły wreszcie robić nasze polskie duże firmy. Panie prezesie, myślę też o polskiej spółce cukrowej, przepraszam. To też jest zadanie dla państwa. Nie tylko dla firm energetycznych, nie tylko dla firm typowo produkcyjnej.
dam tutaj jeden przykład, który może już teraz trochę taką szarością opadł, a mianowicie firmy Nokia, którą pamiętamy jako jednej z takich najlepszych marek europejskich, marki fińskiej, która rozsławiła Finlandię. Wprawdzie te telefony już nie są tak bardzo znane, jak były kiedyś. Microsoft wykupił tę markę telefonów komórkowych, ale nadal jest to bardzo ważna firma na rynku fińskim, ale co ważniejsze, jest to bardzo ciekawy model, w którym ta duża firma w Finlandii zaczęła skupiać wokół siebie maluchy właśnie z tej branży teleinformatycznej, czyli z informatyzacji i z telekomunikacji. Mniej więcej 80% wydatków na badania i rozwój, które są w całej Finlandii generowane, to właśnie przez tą jedną firmę Nokia we współpracy z tymi maluchami. Czyli to pokazuje, jak ta współpraca, jak może silnie wpływać na rozwój naszego kraju. Proszę Państwa, teraz parę słów o tym, czym my się zajmujemy, o innowacjach i o inwestycjach. Otóż jeżeli bym miał podać takie najważniejsze elementy składowe naszej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą już wszyscy znamy jako plan Morawieckiego, to są tam dwa najważniejsze elementy. Jeden taki, w którym mówimy, że Polska będzie się rozwijała w sposób zrównoważony, o to dbamy, czyli żeby w każdej części naszego kraju znajdować ten potencjał, który będzie pozwalał na wzrost. A drugi najważniejszy element to są właśnie innowacje. Innowacje w przemyśle, również w przemyśle obronnym, innowacje również w naszym społeczeństwie. Do tego potrzebne są nam inwestycje, potrzebny nam jest wzrost gospodarczy. Pragnę przypomnieć, że wielu ekspertów głosiło w 2017 roku zapaść polskiej gospodarki. Powszechne były prognozy dla polskiej gospodarki na poziomie 2-2,5% wzrostu gospodarczego, a niektórzy mówili, że będzie jeszcze niżej. A na ile skończyliśmy? 4,6%, a ostatnie dwa kwartały, trzeci, czwarty kwartał na poziomie 5%. Jesteśmy najszybciej rosnącą gospodarką europejską wśród dużych gospodarek i jedną z najszybciej rosnących w całej Unii Europejskiej. I kolejny mit. Wszyscy mówili, będzie zapaść w inwestycjach. Nie będzie tego najważniejszego silnika dla wzrostu gospodarczego. I co? Parę dni temu mamy dane z Głównego Urzędu Statystycznego, które pokazują, że w czwartym kwartale inwestycje wzrosły o ponad 11%. I teraz to jest właśnie nasze zadanie, żeby te inwestycje tak ukierunkować, żeby one były najlepiej wykorzystane dla polskiej gospodarki. To nie my jako państwo, to nie my będziemy zakładali firmy. Cieszę się, że tutaj widzimy tylu młodych ludzi, tyle firm. To właśnie dzięki tym firmom będziemy budowali polską gospodarkę, będziemy budowali dobrobyt, a dzięki temu będziemy mogli też sfinansować te wielkie programy społeczne, które tak są ważne dla naszego społeczeństwa. Bo te korzyści, które płyną z rozwoju, one mają trafiać do całego naszego kraju, do wszystkich naszych obywateli, a nie tylko do niektórych elit. Stawiamy na młodych, stawiamy na startupy, mówimy o haśle, że chcielibyśmy, żeby Polska za 10 lat na świecie była postrzegana jako kraj startupów. Ktoś pyta, czy to jest możliwe, czy to jest niemożliwe. Otóż proszę zauważyć, Europa generalnie jest dosyć słaba w finansowaniu startupów, w tej działalności związanej z wysokim ryzykiem. Środki przeznaczane na startupy w Stanach Zjednoczonych są pięciokrotnie większe aniżeli w Unii Europejskiej. A co ciekawe, że połowa z tych startupów ucieka z Europy, jest po prostu wykupianych. Są one kupowane przez inne kraje, szczególnie przez Stany Zjednoczone. Z Europy znika połowa z tych startupów, które tutaj u nas powstają. A ciekawe, połowa z tych, które znika,
to ucieka do Stanów Zjednoczonych. Czyli możemy powiedzieć, że my w Europie produkujemy startupy, a 25% z nich zabiera do siebie gospodarka amerykańska. Ale co ciekawe, taki malutki kraj, jakim jest Izrael, 9 milionów mieszkańców, czyli 4 razy mniejszy od Polski. Otóż Izrael wyłapuje mniej więcej tyle startupów z rynku europejskiego, co parokrotnie większa Francja. To pokazuje, że mały kraj też w oparciu o bardzo silną ingerencję, o silne wsparcie ze strony państwa, jest w stanie zbudować silną politykę innowacyjną. I my chcemy taką politykę zbudować i chcemy być postrzegani właśnie za 10 lat jako kraj startupowców i chcielibyśmy, żeby również, ojcze dyrektorze, tutaj z Torunia też takie startupy wyrosły. Tego wszystkim życzę. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Przyszedł czas na krótką prezentację wybranych startupów. Nie ukrywam, że mieliśmy problem, żeby wybrać te czy inne. Długo się zastanawialiśmy i dyskutowaliśmy, jak je przedstawić, ale w momencie, kiedy zobaczyliśmy chociażby oprogramowanie, które według specjalistów jest najbezpieczniejsze do przechowywania, do przesyłania informacji poufnych, informacji tajnych, przypominając sobie Enigmę, nie mogliśmy tego startupu tutaj zaprosić. Kiedy zobaczyliśmy, że Polacy wymyślili lepsze rozwiązanie od coraz cięższych, coraz trudniejszych fotelików samochodowych, stwierdziliśmy, że chcemy tego typu startup państwu pokazać. Kiedy zobaczyliśmy dużo mniejszą drukarkę 3D, ale która nie tylko jest tańsza w eksploatacji, ale która także potrafi wydrukować roboty i te roboty mogą nam się nie tylko przydawać do zabawy, ale także do nauki, do prostych czynności, stwierdziliśmy, że tego typu startup warto pokazać. Dlatego zapraszam w pierwszej kolejności pana Pawła Makowskiego, YouScript, urządzenie, narzędzie do szyfrowania, do przechowywania danych. Bardzo proszę. Witam państwa. Witam państwa. Też nie. O, jest jeszcze. Przyznam się, że stres jest większy niż na maturze, także przepraszam z góry za to, że może nie będzie tak profesjonalnie jak moi przedmówcy. Ja podczas tutaj słuchania moich przedmówców no prawie straciłem wątek mojej prezentacji, bo wydawało mi się, że tak naprawdę będzie tak trochę, może nie chciałbym powiedzieć, że nie szczerze, ale tak właśnie... jak to ładnie powiedzieć, żeby to dobrze wybrzmiało. Tak jak kiedyś... No nikt nie wierzył w te polskie startupy. 56%, to co pan powiedział, premier, tej soli, tej ziemi, to jest rzemiosło. 56% PKB wypracują te małe polskie średnie firmy. I kiedy my 2 lata temu zaczynaliśmy pracę nad rynkiem, który się dzisiaj ładnie, szumnie nazywa, wszyscy o tym mówią, bo tak to szybko biegnie cyber security, gdzie wszystkie te dane, ten internet rzeczy, ta nasza lodówka, która za chwilę będzie za nas zamawiać mleko i będzie wiedziała lepiej, które mleko lubimy, będzie przetrzymywała te dane. Kiedy my zaczęliśmy pracować nad YouScript, wszyscy nam dokładnie mówili, że tego się nie da, że jesteśmy za mali, że są większe firmy, które mają większą kapitalizację, dokładnie, że Apple kupił, Facebook kupił WhatsAppa za 19 miliardów złotych, to jak my chcemy zrobić komunikator, który jest lepszy od WhatsAppa czy od Vibera. I to wszystko spowodowało, że tak naprawdę dla nas ta wiara, o której mówił ojciec dyrektor, niektórzy mówili, że obłęd, ale mi się wydaje, że to jednak chyba była wiara, no spowodowało, że dzisiaj po 2 latach mogę tutaj siedzieć przed takim gronem. Także jeszcze raz za to bardzo dziękuję, za to, że zostaliśmy tutaj zaproszeni. I jakby przechodząc już teraz trochę do produktu, ta prywatność.
To, co powiedział pan prezes Andrzej Jaworski, 30 grudnia 2017 roku minęła 85. rocznica złamania przez Polaków Enigmy. Więc wydawało mi się, że też mówiąc o tej kryptografii, jeśli ktoś by mnie zapytał, z czego Polska mogłaby być znana albo co jest najważniejsze na świecie, to wydaje mi się, że myśl ludzka, tak, która może dokładnie spowodować, że ziarenko, które się wsadza w taką ziemię i odpowiednio je podlewa i odpowiednio wszyscy się nim opiekują. To, co mój tata zawsze mówił, który w tym roku mija mu 40 lat, jest stolarzem i 40 lat prowadzi działalność gospodarczą. I zawsze mi tata mówił, tak rozumiał to innowacyjność, że jak wszyscy sieją sałatę, synku, to ty jej niesiej, bo będzie tania. Trzeba robić coś innego albo robić inaczej. A z drugiej strony mówił, że 1-1 to jest 11, jak się dobrze zestawi. Tak? To znaczy, jak ktoś robi kwiatki, to nie próbuj robić za niego kwiatki, tylko może zrób doniczkę i razem sprzedawajcie to w pakiecie komuś, kto potrzebuje po prostu na prezent gotowego rozwiązania. I tak ta nasza polska przedsiębiorczość po prostu tutaj kwitnie. Więc nie mogłem o tym nie wspomnieć, dlatego że tutaj troszeczkę o tym rynku. Jesteśmy w takim momencie, kiedy wchodzi to RODO, wszyscy o tym mówią, trochę jak z Yeti, nikt nie wie, o co chodzi. Natomiast okazuje się, że tak naprawdę temat naszej konferencji Niepodległość Cyfrowa mówi o tym, że wchodzi prawo w maju, które mówi o tym, że dane medyczne nas, Polaków, i dane HR-owe muszą być przetrzymywane przez 50 lat dane HR-owe, 22 lata dane medyczne. Czyli my możemy się, za przeproszeniem, uzależnić albo uniezależnić na 22 albo na 50 lat i będziemy płacić zagranicznym firmom za to, że oni jakby trzymają nasze dane, a z drugiej strony będą więcej o nas wiedzieli niż my sami. Tak? I okazuje się, że my tak naprawdę, ta walka, która kiedyś była taka bardziej fizyczna, a dzisiaj my jako młode pokolenie, szanując właśnie pamięć tego, że nasi rodzice, dziadkowie walczyli o tą wolność, my nie możemy dzisiaj jej tak po prostu oddawać na nieświadomce, takiej lekkiej, mówiąc, że po prostu, że wszystkie zagraniczne firmy, tak, typu, nie wiem, Microsoft ma większe przychody niż Wielka Brytania i Irlandia razem, tak? Więc to też pokazuje, jak my wszyscy na koniec, ziarnko do ziarnka, tworzymy ten drugi miliard tym zagranicznym firmom, bo wszyscy na końcu jesteśmy użytkownikami. Więc postanowiliśmy, wychodząc od tej idei, od tej wiary, od tego, żeby ten produkt powstał po coś, a nie po prostu po to, żeby powstał, chcemy oddawać i budować tą społeczność. Pamiętając, że też mamy bardzo dużo Polaków za granicą, stworzyliśmy tak naprawdę bardzo prosty produkt, by się wydawało. Niektórzy mówią, że dlatego psujemy rynek, bo potrafimy zrobić coś 10 razy szybciej, 10 razy taniej niż konkurencja, więc mówią, że jesteśmy źli. No może jesteśmy źli, ale to widocznie taka robota. Jakby pokazuje, że my chcieliśmy zmienić, cytując tego mojego ojca z tą sałatą i za chwilę też pana premiera, który powiedział, że jest Dawid i Goliat i jakby my proce mamy. Wydaje mi się, że te polskie startupy są procą. Potrzebujemy kamień, panie premierze, w postaci właśnie i też świetnie. I też jakby... I też świetnie, że właśnie pan minister powiedział, że te zamówienia publiczne są dokładnie takim kamieniem, że jeśli polska administracja mogłaby używać produktów, które są lepsze niż zagraniczne i to stwierdziły takie firmy właśnie jak nawet te zagraniczne firmy przyznały nam, że czy Ernst & Young, czy Deloitte, które robiły testy penetracyjne i chciały się jakby no, wkraść do naszego produktu, okazało się, że jest to niemożliwe. I To nasze dziedzictwo tak naprawdę pokazuje, że doszliśmy do takiego paradoksu, że wydaje mi się, że żyjemy w takich czasach, że niektórzy dyrektorzy, którzy są odpowiedzialni za to nasze bezpieczeństwo, a bardzo zapracowani ludzie, tak jak właśnie jak państwo, tak, creme de la creme tego IQ, no, często oddajemy się dyrektorom IT, którzy po prostu uważają, że te zagraniczne produkty są lepsze. I często nawet bardzo najważniejsze osoby w państwie nie wiedzą, jak się nazywają ci dyrektorzy IT, bo to oni teoretycznie powinni dbać o nasze bezpieczeństwo, a tak naprawdę oni wybierają te narzędzia do tego, czy my jesteśmy bezpieczni, czy my nie jesteśmy bezpieczni. I wydaje mi się, że doszliśmy w niektórych momentach do takiego paradoksu, że dzisiaj byśmy mogli, tak jakbyśmy kupowali licencję na Enigmę, tak? Podczas II wojny światowej. No nie ma w tym logiki za wielkiej, ale dzisiaj tak nam wmawiano, że po prostu musi tak być, no bo przecież, no bo jak może być inaczej? Tak jak przyjechały wielkie firmy i po prostu one mają dużo większe pieniądze na firmy PR-owe, na lobbying, na po prostu na to, żeby bardzo szybko skomunikować te produkty, które one sprzedają, ale to jest właśnie ta niepodległość cyfrowa, tak? Bo my wszyscy na końcu stanowimy po prostu jednostki, które wpływają na to, że ta niepodległość cyfrowa stanowi po prostu o naszym bezpieczeństwie. Co jest ten wirtualny wróg? Może dwa zdania.
Tak naprawdę my się wszyscy tutaj siedząc zastanawiamy, co to jest ten wirtualny wróg. To, co powiedział tutaj pan premier, my nie widzimy dzisiaj tych fabryk, nie widzimy tej ziemi, tych kominów, tego tętniącego życia fabryk, ale tak naprawdę te wszystkie wielkie firmy, no właśnie jakby troszeczkę traktują nas tak jak pomarańcze, gdzie wbijają w nas słomkę i po prostu mililitr po mililitrze czerpią z nas, tak? To, co my odkryliśmy i to, na czym polega, gdzie jest ten gwiezdny pył, tak? Naszej firmy. Polska firma Uscrypt złamała zasady myślenia tak naprawdę o bezpieczeństwie. Wszystkie inne firmy mają jeden klucz, tak? Tak jak kiedyś, porównując to do skrytki bankowej, jest jeden klucz, który zawsze ktoś ma i nigdy to nie był ten człowiek, bo tutaj to, co powiedział pan ojciec dyrektor, jak ktoś nas zapytał, dla kogo my jesteśmy dla normalnych ludzi, dla Polaków, tak? Ale też jakby szanując to, bo ktoś mówi, ale dlaczego nie dla firm? Ale normalnie ludzie pracują w firmach, tak? Też są prezesami, są dyrektorami, są... Ale zaczynamy z tej strony. Jesteśmy dla normalnych ludzi, którzy również są w instytucjach publicznych, więc my jesteśmy i dla jednego rynku, i dla drugiego rynku. Tak, to nie jest tak, że my jesteśmy tylko dla albo dużych firm, albo średnich firm, ale my tak samo rozwiązujemy problem normalnego człowieka, który jest po prostu przedsiębiorcą. I teraz ostatnie, wiem, że tutaj czas goni, ale no jakby ciężko powiedzieć 2 lata w 8 minut. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze dostanę dosłownie 2 minutki. Jedna, jakby my, to co my zrobiliśmy, złamaliśmy klucz szyfrujący na 2 połówki, tak? I jedną połówkę zawsze ma ten człowiek. I bez tej jednej połówki tego klucza tak naprawdę nie ma możliwości, żeby rozszyfrować te dane. I to zmieniło wszystko. To znaczy nie ma możliwości, żeby administrator serwera, czy to jest z Google'a, czy to jest z jakiejkolwiek innej firmy, wielkiej, dużej, małej, średniej, widział dane, które mamy na naszym komputerze. Jeśli państwo byście wzięli jakąkolwiek największą firmę informatyczną na świecie albo organizację, to nawet jeśli by wydali 100 milionów dolarów, to zawsze 4 osoby widzą te dane. U nas tej możliwości nie ma. Jest przesył danych od człowieka do człowieka i nie ma możliwości, żeby ktokolwiek po drodze to zauważył. Na bazie tej technologii zbudowaliśmy 2 produkty. Oczywiście jest tutaj 2 produkty. Pierwszy to jest Uscrypt Saved, czyli tak naprawdę narzędzie do przesyłania dowolnej wielkości plików, do tego, żeby je trzymać, archiwizować. To narzędzie w 100% pokrywa techniczne zagadnienia RODO i mamy już przykłady wdrożeń, które są. A drugi produkt dla naszego bezpieczeństwa, stworzyliśmy komunikator, który jest najbezpieczniejszy na świecie. Powiem dlaczego. Dwie malutkie rzeczy, które o tym mówią. Wszystkie komunikatory, które państwo znacie, WhatsApp, Viber i Signal, one inwigilują nasze aparaty, inwigilują te treści, które państwo jakby przesyłacie i piszecie. Tak? My jako jedyni powiedzieliśmy, nas nie interesują dane użytkownika. Jesteśmy pierwszym komunikatorem na świecie, który skanuje sam aparat przed tym, czy nasz aparat nie jest poddany inwigilacji i przesyłając dane, przesyła je w sposób zaszyfrowany, więc my nigdy nie mamy momentu, kiedy widzimy dane użytkownika. I to spowodowało, że znowu to zmieniło wszystko. Panie prezesie, reszta już nie... Już jest ostatni slajd. I teraz ostatni slajd. Ostatni slajd, dziękuję za wytrwałość. Dzisiaj też chciałbym powiedzieć państwu, że nasza firma, poszedł komunikat, który mówi o tym, że właśnie polska firma z naszymi tradycjami, z naszymi pięknymi właśnie tutaj historiami kryptograficznymi będzie miała swój debiut w 56 krajach naraz. Pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Prosimy pana Krzysztofa Markowskiego. I będę bardzo mocno pilnował 5 minut, szanowni państwo, także tutaj minutę przed będę informował, że się czas kończy. Bardzo proszę. Też będzie o bezpieczeństwie, tyle że naszych pociech w pojazdach. Jak za państwo, proszę bliżej mikrofon. Jak zapewne państwo wiecie z własnego doświadczenia, wiele urządzeń takiego codziennego użytku było nieproporcjonalnie za dużych w stosunku do ich możliwości. Tak było w przypadku popularnego komputera, telefonu komórkowego czy kalkulatora. Nasza firma spróbowała zrobić dokładnie to samo z nieporęcznym i ciężkim fotelikiem. I udało nam się go zmniejszyć do rozmiarów kieszonkowych, poprawiając jego możliwości oraz parametry bezpieczeństwa. SmartKit Belt to urządzenie skonstruowane przede wszystkim w Polsce przez polskich przedsiębiorców, którzy pracują w branży od 20 lat. Urządzenie SmartKit Belt obniża przeciążenia działające na dzieci o 30%.
Produkt do końca roku był już dostępny w 10 krajach. Jest to urządzenie polskie, nowe i rewolucyjne, które gwarantuje bezpieczeństwo dzieci w pojazdach. To polska opatentowana myśl technologiczna charakteryzująca się dużo wyższymi parametrami bezpieczeństwa niż klasyczne rozwiązania. Ale co najważniejsze, posiada niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa europejski ECE oraz amerykański FMVSS. Jak zamontować nasze urządzenie? To bardzo proste i trwa dokładnie tyle, ile prezentacja tego slajdu, czyli około 20 sekund. Zapinamy dziecko klasycznym pasem samochodowym, zapinamy dolną klamrę naszego pasa, regulujemy długość urządzenia w stosunku do wzrostu dziecka klamrą numer 2, zapinamy górną klamrę, dziecko jest zapięte bezpiecznie w pojeździe i gotowe do podróży. Zapewne interesuje Państwo też, jak bezpieczne jest nasze urządzenie. I tu śmiało możemy powiedzieć, że też udało nam się dokonać rewolucji. Wszystkie foteliki w procesie homologacji są badane pod kątem przeciążeń działających w różną stronę wyrażone wypadkową G. Maksymalna wartość nieprzekraczalna w procesie certyfikacji, inaczej urządzenie nie będzie dopuszczone do ruchu, to 55. Jak wspomniałem wcześniej, nam udało obniżyć się tę wartość o 30% do 39 G. Jest to absolutna rewelacja. Dla porównania wyniki 5 testów klasycznych fotelików, którymi dysponujemy, to odpowiednio 53 i 54. Doskonale, jak udało nam się obniżyć wartości przeciążenia, ilustrują załączone filmy z testów zderzeniowych, które musimy wykonać w procesie homologacji. Po prawej stronie jest test z Polskiego Instytutu i jego odpowiednika w Stanach Zjednoczonych po lewej stronie. Na co zwrócić uwagę, oglądając ten film? Jak niewielkie przemieszczenie manekina w stosunku do fotela, czyli jak poruszy się nasze dziecko w momencie uderzenia? Proszę Państwa, nasze urządzenie jest tak małe, że daje nam kompletnie nowe możliwości jego wykorzystania, które do tej pory były niedostępne dla klasycznych fotelików. Dopasujesz go do każdego pojazdu, rośnie razem z swoim dzieckiem dzięki płynnej regulacji wysokości. Nareszcie bez problemu przewieźć trójkę dzieci na tylnej kanapie, co w przypadku klasycznych fotelików jest niemożliwe. Jest wygodne dla dziecka, ponieważ większość fotelików ma twarde siedzisko i jest niewygodne, szczególnie przy długich podróżach. Możesz go używać w taksówce, w samochodach z wypożyczalni oraz w autokarze. Tu warto wspomnieć, że według polskiego prawa dozwolone jest przewożenie dzieci w taksówkach bez wymaganego urządzenia przytrzymującego. Ze względu na niską cenę możesz kupić go do drugiego auta lub dla każdego, kto przewozi dziecko, czy to dziadek, czy babcia, zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce. Chciałbym Państwu też przybliżyć troszeczkę, jak wygląda rynek fotelików samochodowych na świecie oraz jaki to ma potencjał biznesowy dla nas. Rynek fotelików na świecie rośnie w tempie kilku procent, a jego prognozowany skumulowany wzrost na kolejne lata to plus 5,82%. W 2017 roku osiągnął wartość blisko 2 miliardów dolarów, czyli to jest bardzo duży potencjał dla nas. Europa to prawie to większość niż połowa rynku, tuż przed Ameryką Północną i Południową i ostatnia to kraje Azji i Pacyfiku. I 30 sekund. Naszą urządzenie jest już w sprzedaży. Do końca lutego uda nam się sprzedać już 34 tysiące sztuk i jesteśmy dystrybuowani już w 10 krajach, a do końca roku produkt będzie sprzedawany w kolejnych. Bardzo dziękujemy, panie prezesie. I bardzo proszę pana Sebastiana Banaszka, Dron Bielik. Panie prezesie, prosimy. Dzień dobry Państwu. Ja z kolei dzisiaj mam okazję zaprezentować Państwu możliwości, a przede wszystkim możliwości zastosowania drona Bielika, który jest w pełni polskim produktem, który jest wynikiem 2 ciężkich lat prac nad jego ergonomią, nad jego użytecznością i przede wszystkim nad funkcjonalnością. Zanim zaczniemy opowiadać o jego zaletach, chciałbym zwrócić uwagę na fakt obecnych możliwości zastosowania dronów. My w tej chwili już mamy ponad 84 usługi w 17 branżach, które za pomocą drona jesteśmy w stanie wykonywać. W tej chwili dron jest to chyba jedno z najbardziej uniwersalnych narzędzi, jakie istnieje na rynku, w szczególności taki dron specjalistyczny jak dron Bielik. I tutaj chciałbym się odnieść do problemów społecznych, do problemów samorządowych, czy do problemów, jakie stoją przed
osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i chciałbym opowiedzieć o tym, w jaki sposób te problemy możemy rozwiązać, czy możemy zmniejszyć ich zasięg przy pomocy wykorzystania właśnie takiego drona jak Bielik. Przede wszystkim w chwili obecnej mamy takie problemy jak smog, o którym bardzo często mówimy, ale również wysokie koszty społeczne powodują takie zdarzenia jak wypadki drogowe, jak korki uliczne, jak brak możliwości monitoringu w czasie rzeczywistym zmian zachodzących w przestrzeni. To są wszystko rzeczy, które generują koszty, koszty społeczne. Dzięki temu, że jesteśmy w stanie w tych wszystkich dziedzinach wykorzystać drona takiego jak Bielik, jesteśmy w stanie monitorować smog, jesteśmy w stanie wykryć największych emitentów zanieczyszczenia w okolicy, a to oznacza, że jesteśmy w stanie przeciwdziałać na przykład powstawaniu tego problemu i minimalizować koszty z tym związane. Jeżeli mówimy o problemach przedsiębiorców, które jesteśmy w stanie rozwiązać przy wykorzystaniu dronów, to przede wszystkim jesteśmy w stanie optymalizować koszty i czas. Dron oszczędza czas. Co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy w stanie pozyskać dużą ilość informacji, którą potem przetwarzając jesteśmy w stanie zamienić w oszczędności poprzez zmianę procesów, poprzez zmianę, zmniejszenie kosztów. Dotychczasowe metody pomiarowe są bardzo czasochłonne i zasobożerne. Wykorzystanie drona do pozyskiwania danych jest szybsze. Takim wzorcowym przykładem jest geodezja, gdzie drony znajdą zastosowanie, już znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Dron jest w stanie zwiększyć około 100-150 razy wydajność pozyskiwania danych geodezyjnych. Proszę zwrócić uwagę, jak zastosowanie takiego instrumentu jak Bielik w praktyce geodezyjnej może przyspieszyć wykonywanie prac i podnieść dochodowość prowadzonej działalności. Wśród problemów, o których wspominaliśmy, jest wiele problemów, które dotyczą nas wszystkich. Pożary lasów, smog wcześniej wspomniany, korki uliczne. To są wszystko problemy, które generują koszty. Różne wyliczenia twierdzą, że mamy 100 miliardów złotych wydajemy na koszty związane właśnie z tymi zjawiskami. Ograniczenie chociażby o 30% tych wydatków to już jest spora oszczędność. Ostatnia minuta. Dodatkowo, minutka tylko, tak? To ja może przejdę i opowiem teraz o samym Bieliku i o tym, dlaczego tak wiele rzeczy można z jego pomocą zrobić i dlaczego jest on taki przydatny. Po pierwsze, ten kształt, który Państwo tu widzą, na pewno wszyscy zwrócili na niego uwagę, jest niestandardowy. Badania nad aerodynamiką spowodowały, że jest to dron, którym można bardzo precyzyjnie i bardzo szybko latać w trudnych warunkach atmosferycznych. W opadach deszczu, w opadach śniegu, ale również przy dużym wietrze, co do tej pory było dużą przeszkodą. Kolejna rzecz niewidoczna tutaj to własny komputer, który wyprodukowaliśmy. Oznacza, że nie jesteśmy uzależnieni od zagranicznych producentów, że jesteśmy sami w stanie wprowadzać nowe funkcjonalności i sami jesteśmy w stanie rozwijać oprogramowanie, które decyduje o użyteczności takiego drona. Rozszerzeniem tych możliwości jest gniazdo, czyli tak zwana stacja dokująca, która pozwala prowadzić loty autonomiczne przy takich usługach jak na przykład monitoring linii wysokiego napięcia czy gazociągów. Żeby nie być gołosłownym, oprócz tego, że jesteśmy producentem Bielika, mamy również jedną z największych szkół w Polsce. W tej chwili mamy ponad 3000 przeszkolonych osób z obsługi dronów. Mamy 6 zarejestrowanych wzorów przemysłowych. Ponad 30 rekomendacji udało nam się zdobyć od jednostek samorządu terytorialnego, spółek Skarbu Państwa, od prywatnych przedsiębiorców, ale również od organizacji pozarządowych. Prowadzimy działalność i ostatnie zdanie. Prowadzimy działalność również badawczo-naukową, która zaowocowała opracowaniem systemu monitoringu dronów, który jako pierwszy w czasie rzeczywistym na świecie jest w stanie wskazywać pozycję drona nie tylko dla innych użytkowników dronów, ale również innych użytkowników przestrzeni powietrznej w postaci pilotów statków pasażerskich. Także jeżeli ktoś chciałby więcej informacji uzyskać, zapraszamy do naszego stoiska. Będę mógł wtedy rozwinąć pewne myśli, których tutaj nie zdążyłem. A drony latają przed szkołą, z tego co wiemy. Dziękujemy panie prezesie.
Prosimy pana prezesa Wojciecha Konkola, miejski samochód elektryczny SEWI. Panie premierze, ojcze ministrze, panowie ministrowie, szanowni państwo. Temat elektromobilności. Przepraszam, trema. Ponieważ temat elektromobilności przejawia się od kilku lat, a dyskusje na temat tego, czy potrafimy zbudować samochód elektryczny, czy nie potrafimy, czy jako naród powinniśmy, czy mamy zdolnych inżynierów, chciałem państwu zaprezentować wynik projektu, który pozwolił nam na stworzenie pierwszego na świecie, naprawdę pierwszego na świecie samochodu, zaprojektowanego na potrzeby carsharingu, czyli współdzielenia pojazdu przez użytkowników. Analizując projekt, doszliśmy do wniosku, że nie chodzi o samo zbudowanie samochodu. Chodzi bardziej o zdefiniowanie pewnego obszaru rynkowego, w którym polska gospodarka poprzez wejście w obszar elektromobilności mogłaby zbudować swoją przewagę konkurencyjną. W wyniku tych prac zdefiniowaliśmy również sobie zmiany na rynku, które będą się działy, i to zmiany zarówno w formie stosowania pojazdu, czyli na przykład współdzielenie, przejście z formy konieczności zakupu samochodu na opłatę za przejazd samochodem, jak również zjawisk miejskich, które się dzieją. Pierwsze zjawisko, które zdefiniowaliśmy, które wydaje się, że jest takie prozaiczne, brak miejsca do parkowania samochodu w centrum miasta. Brak miejsca do parkowania to jest problem, który będzie się zwiększał, a nie zmniejszał. Samochodów przybywa, a miasto zostaje cały czas takie samo. Drugi element to był oczywiście smog, czyli układ napędowy elektryczny. Kolejny element to było poszukiwanie innowacji. Czy my mamy potencjał innowacji gotowych do komercjalizacji, które możemy zastosować w samochodzie elektrycznym, a nie czy mamy chęć badania? W związku z tym w wyniku prawie dwuletnich prac udało nam się nie tylko stworzyć koncepcję, przedstawić ją również w Ministerstwie Energii na przykład, jak zweryfikować naszą koncepcję poprzez zbudowanie modelu funkcjonalnego, zweryfikowanie koncepcji układu napędowego oraz określenie docelowych parametrów takiego samochodu. Pojazd elektryczny, to co jest istotne, jest pewnego rodzaju centrum, które integruje pewnego rodzaju elementy. My w dzisiejszym pojeździe, który projektujemy, mamy zastosowanych ponad 6 patentów i wzorów użytkowych zarejestrowanych przez polskich inżynierów i polskich naukowców. Mamy stworzone powiązania z uczelniami naukowymi, które prowadzą z nami badania w zakresie płyty, budowy technologii płyty podłogowej, układu napędowego, silnika i tak dalej. Mamy w końcu jako pierwsi zaangażowanych klientów. My projektujemy pojazd nie dla klientów. My projektujemy razem z użytkownikami. Oni aktywnie biorą udział w definiowaniu funkcjonalności pojazdu. Na koniec to polskie firmy. Oczywiście wsparcie finansowe, fundusze inwestycyjne. My szacujemy, że około 10 tysięcy miejsc nowych pracy powstanie w wyniku wdrożenia do produkcji tego pojazdu. Panie prezesie, ostatnie 30 sekund. Dobrze, to może przejdę tylko do tabelki, która powie. Dane pokazują, że zbudowaliśmy pojazd konkurencyjny wobec pojazdów obecnych na rynku. Nasz pojazd jest dwukrotnie lżejszy od pojazdów porównywalnych. Wynika to z specyficznego podejścia do projektowania, jak i użytych technologii, ale proszę zobaczyć na parametr zużycia energii elektrycznej na 100 km. Nasz pojazd zużywa 8 kWh. Proszę sobie wyobrazić, że samochód BMW i3, jeden z najlepszych samochodów w Europie, zużywa 13 kWh na przejechanie 100 km. To w konsekwencji powoduje konieczność zastosowania dwa razy mniejszej baterii, dwa razy mniejszej mocy silnika, dwa razy mniejszego kosztu tego silnika. Czemu to jest możliwe? Dlatego, że zastosowaliśmy całkowicie inne podejście do sposobu projektowania. Użyliśmy całkowicie innych materiałów i całkowicie innej koncepcji użytkowania pojazdu. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie prezesie. Bardzo proszę, pan Jakub Kokoszka, IMI, Pogotowie Informatyczne.
Każdy pogotowie działa błyskawicznie, także panie prezesie, myślę, że 3 minuty panu wystarczy. Szanowni państwo, po pierwsze chciałem bardzo podziękować w imieniu spółki i całego naszego zespołu za zaproszenie. Po drugie, chciałem powiedzieć, że mam satysfakcję powiedzieć o tym, jak te cele, o których dzisiaj wszyscy prelegenci mówili, o których będziemy dyskutować, osiągnąć. Pan premier zwracał uwagę na scale-up i na to, jak dokonać zmian w ciągu następnych 20 lat. My chcielibyśmy, żeby to było szybciej, żebyśmy nie musieli aż tyle czekać. Dlatego mówiąc o cyfryzacji, o niepodległości cyfrowej, mamy szereg wyzwań. Te wyzwania na potrzeby tego króciutkiego wystąpienia nasze pogotowie podzieliło na dwie części. Na wyzwania, które dotyczą instytucji, przedsiębiorstw oraz te, które dotyczą bezpośrednio obywateli. Mamy odczuwalną trudność w asymilowaniu obywateli z cyfrowymi rozwiązaniami. To jak szybko dokonamy tej asymilacji, jak szybko więcej z nas będzie korzystać z elektronicznych PIT-ów, jak szybko więcej z nas będzie w stanie efektywnie komunikować się z instytucjami, ma olbrzymi wpływ na to, jak będziemy osiągać ten wzrost gospodarczy. Mamy szereg ograniczeń, które widzą państwo w prezentacji. To, co dla mnie jest najistotniejsze, to, że w tym momencie nie wykorzystujemy w optymalny sposób narzędzi, którymi już instytucje dysponują i w które zostały zainwestowane znaczne środki. Z drugiej strony, z perspektywy pracowników przedsiębiorstw mamy ograniczoną dostępność. Jeżeli ta nasza cyfryzacja ma się odbyć, to też mówiliśmy o tym, że Polak potrafi, tak, ponieważ jesteśmy bardzo mobilni. Stanowiska pracy są coraz bardziej mobilne, w związku z tym jako pracownicy oczekujemy tego, że usługi i wsparcie również będą nadążały za tym i będą dostępne przez całą dobę. Z drugiej strony, jeżeli pomyślimy o naszym obywatelu, to język IT, którym komunikuje się większość dostawców, jest niezrozumiały dla przeciętnego Polaka. Mamy dodatkowo kilka innych negatywnych tendencji, które ten problem powiększają. To, o czym mówię w tej chwili, dotyczy około 10 milionów osób w wieku powyżej 50 lat. Wykluczenie cyfrowe, właśnie to, że nie rozumieją komunikatów, którymi system IT i ludzie z tej branży do nich mówią, powoduje, że nie korzystają z rozwiązań, które są już dostępne. Do tego, jeżeli pomyślimy o polityce tych wszystkich gigantów, o których mówiliśmy, Apple'a, Google'a, Microsoftu i Nokii, które coraz częściej każą nam zmieniać urządzenie na nowsze lub co praktycznie kilka tygodni każą nam aktualizować oprogramowanie, to naprawdę z perspektywy tych osób, o których mówimy tutaj, jest to bardzo duży problem. No i jakie rozwiązanie? Rozwiązanie, które proponujemy, to usługa IMI. To pogotowie informatyczne, które dostępne jest 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, które jest na wyciągnięcie ręki. Tak jak widzieliście państwo na pierwszym filmiku, wystarczy kupić zdrabkę online lub w jednym z punktów fizycznych i możemy się bezpośrednio połączyć z informatykiem, który od razu zacznie rozwiązywać nasz problem. Nasze motto to, że jeżeli klient ma problem, to my mamy zadanie. Jak to robimy? Poprzez unikatową metodykę, która mówi o tym, że kontaktujemy się z klientem w miły, jasny sposób, prostym językiem. Specjalnie szkolimy naszych pracowników, którzy nie mają takich stanowisk jak w normalnych firmach. U nas w IMI mamy przewodników klienta, przyjaciół klienta i asystentów. Chcemy być tą osobą pierwszego kontaktu na wyciągnięcie ręki, pamiętać o seniorach, jednocześnie aktywizować do działania te osoby, które mogłyby wiele rzeczy zrobić, tak jak w tym filmie, porozmawiać z rodziną, która jest na innym kontynencie, dokonać zakupów online, zrobić wiele rzeczy, ale jest ta gigantyczna bariera teraz. I tak jak mówiliśmy o Dawidzie, o Goliacie, o tym, jak ten transfer, jak to tempo ma wzrosnąć i jak ten nasz sukces ma się odbyć, to my właśnie jesteśmy tą wyciągniętą dłonią do tego, żeby te ograniczenia minimalizować. Panie prezesie, bardzo panu dziękujemy. Ja przypomnę, że dziękuję bardzo. Goście występujący mają swoje stoiska, na którym można z nimi porozmawiać. I ostatnia prezentacja, drukarka i oprogramowanie 3D, Polska Platforma do Nauki Robotyki, pani Olga Biernacka i Helena Winiarczyk. I drogie panie, macie bardzo trudny czas, po 2,5 minuty na osobę. Bardzo prosimy. I blisko mikrofonu proszę. Postaramy się zmieścić w tym czasie. Dziękujemy. Mikrofon bliżej, bo nikt nie będzie słyszał. Trzeba przyciągnąć. Teraz jest dobrze? Dobrze, choć nazwa może tego nie zdradzać, Skriware jest również polską firmą.
I my stworzyliśmy taki cały ekosystem edukacyjny oparty o technologię druku 3D. I co robimy? Chcemy uczyć programowania i robotyki i w tym celu stworzyliśmy takie autorskie rozwiązanie edukacyjne, które składa się zarówno z rozwiązań programowych, jak i sprzętowych. I nie wiem, czy kojarzą Państwo logo Komeniusza. Ja pamiętam, że uczyłam się programowania wspólnie z logo Komeniuszem w latach 90. Teraz, dziękuję. Teraz dzieci uczą się razem ze Scotty Go, a my chcemy wyjść jeszcze o krok dalej i zaproponować takie holistyczne, interdyscyplinarne podejście do nauki. I to podejście też nie jest wymyśloną przez nas rzeczą. Ono już istnieje, szczególnie na Zachodzie. I nazywa się edukacją w nurcie STEAM. I STEAM to jest akronim od nauk ścisłych, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki. I my właśnie tego chcemy uczyć poprzez zabawę. Dlatego stworzyliśmy taką interaktywną platformę edukacyjną. Helena, może opowiesz o naszym ekosystemie. Tak, stworzyliśmy więcej niż jeden produkt. Mamy cały ekosystem produktów. Żeby powiedzieć o tym chronologicznie, zaczęliśmy od drukarki 3D. Jak wyprodukowaliśmy nasz pierwszy produkt, drukarki 3D były już obecne na rynku, jednak nam zależało na tym, aby był to sprzęt bardzo intuicyjny, taki, który mógłby znaleźć się w każdym domu, tak aby każdy użytkownik mógł z niego skorzystać. Nasz pierwszy produkt, który wydrukowaliśmy na drukarce 3D, jest to Scribot, którego możemy pokazać. Scribot wygląda tak. Wszystkie jego komponenty zostały wydrukowane przez naszą drukarkę. Oczywiście oprócz elektroniki jej niestety nie da się wydrukować. Takiego robota każdy może samodzielnie zamodelować, następnie wydrukować, a później go skonstruować, złożyć i zaprogramować. W tym celu stworzyliśmy aplikację mobilną, która pozwala na zaprogramowanie robota. Ta aplikacja jest bardzo przystępna, nawet 8-9-letnie dzieci są w stanie rzeczywiście nauczyć się logiki, która stoi za językiem programowania. Do tego stworzyliśmy platformę edukacyjną z planami lekcji przygotowanymi dla nauczycieli, tak aby nauczyciel, dostając nasze narzędzie, nasz produkt, Scribota i drukarkę 3D, wiedział, jak może z tego skorzystać, czyli krok po kroku rozpisane plany zajęć, jak może wykorzystać nasze produkty. Nie chcieliśmy, aby Scribot był produktem zamkniętym, dlatego stworzyliśmy narzędzie do modelowania. Każdy użytkownik, czy to dziecko, czy młodzież, dorośli, mogą stworzyć swoją własną konstrukcję robotyczną, a następnie ją wydrukować i skonstruować, złożyć. Stworzyliśmy również bibliotekę modeli, które są gotowe do wydrukowania, tak aby każdy nauczyciel wiedział, że może wykorzystać drukarkę 3D. Mamy modele takie jak serce, mózg, mapy czy cząsteczki chemiczne, aby każdy nauczyciel mógł wzbogacić swoje lekcje. Dziękuję. Ja tylko dodam, że nasza platforma powstała wspólnie z partnerami edukacyjnymi. Była testowana między innymi przez Fundację Perspektywy. Organizowaliśmy warsztaty w 25 polskich małych miasteczkach. Współpracujemy też z Uniwersytetem Dartmouth czy Fundacją Coder Dojo, która działa w ponad 75 krajach. Jeszcze bardzo krótko o naszym zespole. Zaczynaliśmy 3 lata temu. To była 3-osobowa firma składająca się z inżynierów i właśnie pasjonatów druku 3D. Teraz tworzymy interdyscyplinarny zespół, na który składają się graficy, osoby zainteresowane edukacją, właśnie ludzie od rozwoju biznesu czy komunikacji. Mimo że jesteśmy tak młodą firmą, mamy też za sobą już pierwsze sukcesy. Między innymi nasz prezes Karol Górnowicz jest aktualnie na akceleracji w Bostonie. Zostaliśmy wytypowani jako 10 najlepszych startupów z Europy Środkowo-Wschodniej. Także mamy nadzieję, że kolejne wyzwania jeszcze przed nami. Dziękuję. Bardzo dziękuję panom. Proszę Państwa, za chwileczkę będzie przerwa, ale za chwilę, jeszcze nie teraz. Panie premierze, panie, panowie, jak tak patrzę na to wszystko, to mi się przypominają słowa Jana Pawła II. Największym bogactwem ojczyzny, a więc to trzecie słowo patria, to jest naród, świadomy naród i o prawych sumieniach. I tego życzę, takiego rozwoju dalej. Naród. Dziękujemy, że inwestujecie w naród. I naród to właśnie też te firmy. I jedno, nie dać się. Najważniejsze to się nie dać, prawda? To powiem wam na koniec. Jak tak Radio Maryja tłukli z różnych stron, o wszystkich nie będę mówił.
jak tak nas tłukli, to Ojciec Święty Jan Paweł II kiedyś tak byłem jako ostatni do baciamanu, bo mówię, niech idą wszyscy. I papież mnie zatrzymał. I tak później idziemy, on mnie pyta, i co jeszcze? Co jeszcze? Ja mu tak mówię. Przy okazji mi proszę różańców. I tak różańce zbierałem. Mówię, to bo ja dla ludzi chcę jeszcze. I on mówi, tylko się nie daj. I co jeszcze w Polsce? Mówię mu, tylko się nie daj. Tak. Już wyszedł za drzwi. Ja zostałem, bo ochrona mnie zatrzymała. Tak jak pana premiera też ochrona chroni. I otwierają się drzwi. Ojciec Święty wraca, podchodzi do mnie. Mówi, pamiętaj, najważniejsze to się nie dać. No. I właśnie, nie dać się żadnym pokusom, do przodu jest, prawda? Bóg zapłać. My się też nie dajemy, ale myślicie, że rządzi PiS, a nam tak łatwo? My się też musimy pchać. To jest drugie słowo w takim razie. Ojciec Święty Jan Paweł II kiedyś powiedział, czym dłużej żyję, tym bardziej widzę, że nawet w kościele, żeby coś dobrego zrobić, to trzeba się pchać. Ale dalej... kulturalnie, ale się pchać. Bóg zapłać.